Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program przy kartach, czyli Państwo zadają pytania, ja przy pomocy moich kart Tarota na te pytania odpowiadam. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, podpowiem. Nazywam się Joanna Wiśniewska, jestem wróżką. Przede wszystkim posługuję się kartami Tarota, ale również posługuję się różnego rodzaju systemami magicznymi. Także jeżeli potrzebujecie nie tylko odpowiedzi na swoje pytania, ale również sprawdzania energetyki, oczyszczenia energetyki bądź doładowania energetycznego, możecie zwracać się do mnie po pomoc. Dlatego, że jestem w stanie tutaj na wizji, jeżeli chodzi o energetykę, przesłać pozytywną energię, bądź ściągnąć pewnego rodzaju negatywne rzeczy. No i mamy tutaj różne drogi prowadzące do studia. Możecie napisać do mnie SMS o treści moc, imię, data urodzenia na numer 92 544. To są te SMS-y, które trafiają tutaj do mnie bezpośrednio do studia i ja na nie odpowiadam. Natomiast możecie również dzwonić do mnie 700 788 400 i to jest ten numer telefonu, który również ja odbieram. Oczywiście, jeżeli chodzi o numery telefonów, to w momencie, kiedy z kimś nie rozmawiam, można ze mną porozmawiać, ale SMS-y mogą przychodzić ciągle, także to jest, myślę, taka łatwiejsza forma kontaktu. Numery macie zawsze na dole ekranu. I jeszcze z takich ogłoszeń, które na wstępie zawsze chciałabym przypomnieć, pamiętajcie, że nie tylko ja tutaj dyżuruję. Mamy z boku wyświetlane osoby, teraz mamy w tym momencie tarocistę Leszka. Są to osoby znane z twarzy, znane z imienia, znane z pseudonimu, czasem nawet z nazwiska, osoby, które nie są anonimowe, osoby, które od lat stawiają różnego rodzaju karty, tutaj nie tylko tarot, ale również czy karty cygańskie, czy karty Lenormand, również różnego rodzaju oczyszczanie energetyczne i do każdej osoby dopasowany jest konkretny numer. Tu na wizji, jako że jest to interaktywna telewizja, jako że ten program ma dziać się szybko i sprawnie, zadajecie mi konkretne pytania, natomiast już z boku, tak? Z tymi osobami, które są z boku ekranu, możecie porozmawiać, wyrzucić wszystkie żale i niepotrzebne problemy. Także zapraszam do mnie bardzo, bardzo serdecznie. Tym bardziej, że znajdujemy się w szczególnym czasie. Ja wiem, tak, przygotowania do świąt. U mnie na stole też to widać, żeby tak trochę podkreślić tą świąteczną atmosferę i żeby przekazać Wam też tak trochę, jak gdyby poza tym, co mówię, że nie taki tarot straszny, jak go malują. Także możecie tutaj do mnie naprawdę udawać się z każdego rodzaju problemami. Jakie zadajecie pytania? Otóż, no wiadomo, najczęściej trzy sfery. Sfera finansowa, sfera miłosna i sfera energetyczna, tak to nazwijmy, ale tak energetyczno-zdrowotna. Natomiast konfiguracje pytań są bardzo różne. Pamiętajcie, że nawet jeżeli nie do końca potraficie zadać pytanie kartą, no nie wiem, jesteście osobą, która totalnie się tym nie zajmuje, po to ja jestem, żeby to pytanie zadać tak, żeby uzyskać adekwatną do sytuacji odpowiedź. Dlaczego mówię adekwatną do sytuacji? Dlatego, że tak naprawdę nie chodzi o to, że ja będę Wam odpowiadała, że wszystko będzie dobrze. Nie chodzi o to, że ja będę Wam odpowiadała, że wszystko będzie źle. Wyczytam z kart, co zdarzyć się może, a nie co zdarzyć się musi. Pamiętajcie, że jeżeli w momencie, kiedy uzyskacie odpowiedź, czy odnośnie relacji związku, czy odnośnie spraw zawodowych, zawsze możecie się do tej sytuacji przygotować. A to jest chyba najważniejsze, żeby nie brać życia z zaskoczenia. Po to tutaj jestem, żeby pokazać, jak kieruje Was los, jak kieruje Was ścieżka, a po to Wy jesteście, żeby czasem ten los móc zmieniać. Tak? Czyli uzbrajamy się w cierpliwość, uzbrajamy się w pracowitość i parę rzeczy w życiu da się przeskoczyć, obejść i pozałatwiać tak, żebyśmy byli z tego wszystkiego zadowoleni. Przypomnę Wam może numery, dlatego że no nie będę przypominać, bo mamy pierwszy telefon. Halo, słucham. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Poproszę imię, datę urodzenia i pytanie. Natalia, 99 rocznik i 8 sierpnia. Dobrze. Ja bym się chciała spytać, czy w tym roku, znaczy w sumie w 2018, będę zdrowa. Dobrze, zobacz. Dobrze, najpierw może zobaczymy energetykę, jak to wygląda na poziomie dolegliwości. A czy coś dzieje się szczególnego i na coś zwrócić uwagę, czy to jest takie ogólne pytanie? Nie, takie ogólne. Dobra, już patrzymy, czyli zobaczymy sprawy zdrowotne.
Tutaj mimo młodego wieku należy zwrócić uwagę na żołądek, trzustkę, wątrobę. Ja zastanawiam się, czy to nie jest kwestia na przykład nerwowości, która może się właśnie w tym miejscu odkładać, także zwrócić na to uwagę i troszeczkę zwrócić uwagę na tarczycę, bo tu może się dziać coś hormonalnego, ale tak to jest nie najgorzej. Dobrze, i drugie pytanie było, co ogólnie Panią czeka, tak? Tak. Dobra. Tak, już patrzymy. Pani pracuje w ogóle, czy na razie są to jeszcze sytuacje szkolne? Nie, na razie się uczę. Dlatego też karta kapłana, która pokazuje właśnie naukę, stąd też spytałam, mogą być na początku roku drobne problemy. Natomiast potem wszystko ułoży się w doskonałej formie, także tutaj bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, mogą być znaczne przemiany i zmiany. Mam dużo nerwowości i mam jakby w ogóle zmiany kontaktów, zmiany ludzi przy pani. Również niekoniecznie dotyczy to partnerstwa, ale bardziej środowiska. No i zobaczymy, czy nie będzie jakichś niemiłych niespodzianek. No przy jeszcze, no ciężko mówić zdrowiu, ale zwróciłabym uwagę tak w czwartym miesiącu, czyli w kwietniu, na jakieś złamania, zwichnięcia, tego typu nagłe wypadki. A tak to nie będzie zły rok. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Czyli pierwsze koty za płoty, pierwszy telefon za nami. Te osoby, które nie wiedzą, jak pracuję, mogły zobaczyć i spojrzeć. Pamiętajcie, że oprócz kart, oprócz tego, że możecie na przełomie roku, czyli teraz mamy grudzień, za moment styczeń, możecie zadać pytanie ogólne do kart Tarota, robi się układy roczne generalnie, tak jak będzie wyglądał miesiąc, jak będzie wyglądał rok. W tym momencie fajnie zajrzeć, czy ta energia finansowa w roku będzie dobra, czy trzeba na coś uważać, czy energia emocjonalna, tu nie mówimy miłosna, ale energia emocjonalna będzie zupełnie w porządku, czy jednak trzeba się na tym skupić, żeby to przepracować. Pamiętajcie również, że ja jestem magiem, praktykującym, bardzo dużo czynię, to się mówi tak o robieniu rytuałów, czyli polepszaniu naszej rzeczywistości, ale jako, że jest to program interaktywny, jest to program szybki, tutaj nie będę rozstawiała się ze swoim ołtarzem, stołem rytualnym, wzięłam ze sobą wahadło i z poziomu kart sprawdzam Waszą energetykę, także możecie zobaczyć, jeżeli coś Was blokuje. Jeżeli ten rok był naprawdę ciężki dla Was, to na pewno coś jest podczepione, przyczepione, przyklejone i trzeba to zdiagnozować w cudzysłowie, czyli zobaczyć po prostu, co tam się przyssało do Waszej energii, a potem ściągnąć to wahadłem. Wahadło bardzo dobrze w ten sposób działa. Używam do tego zaklęcia, tak, zaklęcia, dlatego że pamiętajcie, że w słowie jest moc i tak naprawdę nawet błogosławieństwo może dać bardzo duże podwyższenie wibracji, podwyższenie energii. Słowa mogą zranić, słowa mogą skrzywdzić, ale również wytwarzają wszelkiego rodzaju energię, pozytywną bądź negatywną. Należy pamiętać chociażby o tym eksperymencie z ryżem, o którym na pewno większość z Was słyszała, że tutaj ryż wstawiono w dwa pojemniki. Jeden pojemnik karmiono pozytywną energią, czyli na przykład napisano na tym pojemniku słowo miłość, drugi pojemnik karmiono negatywną energią, napisano słowo nienawiść. Ten ryż z nienawiścią popsuł się w tempie natychmiastowym, ten z miłością trzymał się lepiej. Otaczajmy się więc miłością, taki z tego wniosek ryżowy bym powiedziała, także w ten sposób to działa. Moi kochani, mam pierwszego, miałabym, gdybym go, mam, dobra. Mam pierwszego SMS-a. Pani Joanna zadała pytanie dosyć ogólne, ale damy sobie z tym radę. 21.08.78. Jeszcze tak a propos daty urodzenia, to powiem Wam w ten sposób, jeżeli chcecie być anonimowi, zaznaczcie to. Ja wtedy nie będę czytała daty urodzenia, oczywiście imię, może rok przeczytam, żebyście wiedzieli, że to jest Wasze pytanie. A pytanie od Pani Joanny jest takie. Kiedy zmieni się u mnie na lepsze, bo jest źle? W drugim roku osobistym w tym momencie Pani jest, jeszcze takiego szaleństwa nie ma, żeby było bardzo dobrze. Wszystko będzie działo się powoli, ale może być wyrównanie, a szczególnie na poziomie partnerskim i szczególnie na poziomie współpracy z ludźmi, na to stawiać. Nie, samodzielność już była, teraz potrzeba ludzi do wszystkiego. No zobaczymy z tym, kiedy to wie Pani, na ile się Pani przeczołga, na tyle czasu Pani to zajmie, ale spróbujemy w kartach to zobaczyć. Kiedy zmieni się na lepsze. Ja myślę, że w ogóle ten rok do urodzin jeszcze może być dosyć trudny, co nie oznacza, że będą wysypywać się jakieś sprawy, którymi trzeba się zająć i Bogu dzięki, bo już trochę tego było, zupełnie wystarczy. Natomiast już po urodzinach mam dobrze dokonane wybory i kończymy kartą bramy, czyli tak naprawdę przejścia na wyższy etap, na lepsze energie. Powiedziałabym, że
końcówka roku, czyli ten już wrzesień, październik, listopad, będzie u Pani w znacznym polepszeniu. Nie dlatego, że czarodziejska różdżka zadziała, dlatego, że wcześniej Pani wiele spraw zdąży porozwiązywać. Kolejny SMS Pani Klaudia, urodzona 13 stycznia 97 roku. Chciałabym się dowiedzieć, czy w najbliższym czasie mogę spodziewać się dziecka. Nie wiem, jak ująć ten najbliższy czas, ale powiedzmy sobie, Pani Klaudio, że postawimy tak do pół roku. Dobrze, myślę, że to jest taki najbliższy czas. No bo to oczywiście można mówić, że tam 3 tygodnie, ale zobaczymy, czy w ciągu pół roku może się Pani spodziewać dziecka. Już patrzymy. A czy ja mam w kartach, nie mam w kartach karty ciąży, więc nie, do pół roku ja tego dziecka nie mam, ale mam stworzenie takich okoliczności, że można będzie to dziecko stworzyć. Pojawia się tutaj mocna, silna męska energia. Karta rydwanu zawsze daje ten ruch do przodu, to dotarcie do celu, więc myślę, że troszeczkę powyżej pół roku tutaj to spełnienie może być. Mamy telefon. Halo, słucham. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy my mogę być połączony z panią Joanną Wiśniewską? Jest pan połączony, tylko mamy opóźnienie w telewizorze. Proszę telewizor wyciszyć i słuchać w słuchawce. Poproszę imię, datę urodzenia i pytanie. Jakub, rok urodzenia 1997. Mhm. A pełna data, jeżeli można? Tak, bo moje dziecko jest sparaliżowane. Chciałem się dowiedzieć, czy po prostu będzie zdrowy kiedyś. Dobrze, jak ma mały na imię? Łukasz. Dobrze, i rozumiem, że to jest poważne pytanie, bo wie pan zada pytanie, karty odpowiedzą, tylko odpowiedzą czasem tak samo niefajnie, jak pan zapyta. Rozumiem, że jest to poważne pytanie. Tak, jak najbardziej poważne. Dobra. Z tyłu słyszałam... pomocy już z rodziną. Rozumiem, dobrze. Dobrze, bo słyszałam tam dziwne odgłosy z tyłu, a to czasem imprezowa sobota, wie pan, można podejrzewać. Tak, tak. Mówi pan sparaliżowane, czyli to jest generalnie od kręgosłup stawy kości. Ja tu mam pokazaną kartę głupca, czyli tak naprawdę... Ile ten dzieciak ma lat? Lat ma 3. To pan miał 17, jak się urodził, rozumiem? Dobrze. Bardzo poważne pytanie. Ja powiem tak, ja w miejscu, gdzie może wystąpić paraliż, jeżeli chodzi o energetykę w kartach, mam kartę odnowienia, odrodzenia i nowej drogi. Jeżeli to jest poważne pytanie, to rokuje na poprawę. Jeżeli nie jest to poważne pytanie, no to wiadomo. Zrób mi nam. Znaczy ja bardzo chętnie, tylko to może nie ten program, nie ten numer telefonu, ale takie programy również są, także spokojnie. Dobrze. No kochani, no ja mam za dużo lat doświadczenia, żeby tak naprawdę dać się złapać na 17-letniego ojca, także bądźmy szczerzy, ale pozdrawiam serdecznie wszystkich imprezowiczów, myślę, że dobra zabawa. Okej, słuchajcie, teraz poważna sprawa. Pani Mirka, urodzona 4 lipca 66 roku. Proszę o oczyszczenie energetyczne oraz wsparcie energetyczne. Oczywiście, że tak. Moi kochani, przypominam, że ciągle są czynne numery telefonów, znaczy do mnie, ten konkretny, 700-788-400. Natomiast możecie również wysyłać SMS-y, bo ja właśnie odpowiadam na ostatniego z tej partii, mam nadzieję, o treści moc, imię, data urodzenia na numer 92-544. Jeżeli chodzi o energetykę, Pani Mirosławo, dużo smutku i dużo lęku, które nagromadziły się przez życie, tworzą wokół Pani ciemną chmurę i to będziemy ściągać. Są również złe oczy kobiet w otoczeniu. To akurat wahadło z tym sobie doskonale poradzi. Proszę nie krzyżować rąk i nóg. Usuwam z aury Pani Mirosławy wszystkie podpięte do jej ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aury, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciała subtelne Pani Mirosławy pozytywnym, jasnym światłem. Pamiętajcie, by po oczyszczeniu domu, siebie, nie wiem, garażu, samochodu, czegokolwiek, zawsze ładować pozytywną energią. I pamiętajcie, że zbliżamy się do nowiu, który będzie miał miejsce 18, czyli z podziękowaniami dla Wszechświata, czyli w poniedziałek, oczyszczania energetyczne w czasie, kiedy księżyca ubywa,
zresztą o tym bardzo często mówię, są rewelacyjne, także myślę, że tutaj więcej osób się zgłosi i skorzysta z tej możliwości. Moi kochani, przypominam, że dyżurują osoby na liniach. Ja taką linię również posiadam, co prawda ze względu na nawał obowiązków z Wami, tak z Wami, co jest bardzo miłe, mniej więcej o 2 w nocy śpię, ale gdybym się tam pojawiła, też można będzie kiedyś zadzwonić. Pamiętajcie, że to są konkretne osoby, nie jest to automat, nie jest to call center, które może być różnie prowadzone, są to konkretne osoby z konkretnymi numerami telefonów. No i oczywiście do mnie 700 788 400 i SMS-y o treści mocna, numer 92 544. Pora jest późno wczesna. Cieszę się, że troszeczkę wcześniej zaczęliśmy niż na przykład 3 w nocy, kiedy już ta energia trochę tak idzie do dołu. Teraz ten program, mam nadzieję, będzie barwny. Ja specjalnie wzięłam ze sobą czerwony, energetyczny, mocny obrus. W takiej tarotowej szkole mówi się, że obrusy powinny być czarne albo czerwone. Oczywiście nie zmienia to faktu, że uwielbiam wszelkie inne kolory i często je zmieniam, bo jak wiecie, zawsze przynoszę ze sobą do studia dużo różnych ciekawych rzeczy, żeby lepiej mi się pracowało energetycznie, żebym poczuła się jak w domu, ale wtedy Wy też macie gwarancję dobrej, pozytywnej odpowiedzi, ponieważ moja przestrzeń emanuje moją pozytywną energią i tak to właśnie wygląda. 700 788 400 czekam na Wasze telefony i oczywiście SMS-y, ponieważ te pierwsze, które przyszły, już zorganizowałam. Halo, słucham. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Proszę Pani, mnie interesuje właściwie pytanie jedno. Czy dobrze, ja słucham. Córka, czy moja córka młodsza, bo mam 2 córki, czy moja córka młodsza wyjdzie za mąż, za mężczyznę, z którym chodzi i kiedy? Dobrze. 20 kwietnia 1983 roku. Dobrze, a jak ma córeczka na imię? Olga. Dobra. A partner? Nie, nie, nazwisko absolutnie. Partner jak ma na imię? Partner Stefan. Dobra. Dobrze, już zobaczymy, jak tam u nich będzie w związku bardzo i w relacji. Proszę. I czekam. Dobrze, dobrze, ja już tutaj rozkładam karty. Olga i Stefan. Jak będzie wyglądała przyszłość ich związku? O matko, droga mamo, a czy oni już długo są ze sobą? Parę lat, myślę, parę, że 3 lata. To już troszeczkę jest i faktycznie to kilo soli już przysłowiowe się ze sobą zjadło, ale ja mam tu złe karty, muszę powiedzieć. Czy oni faktycznie, bo w planach to ja te ślubne energie mam pokazane, tylko problem jest w tym, że tutaj z realizacją może być kłopot. Nie wiem, czy on się bardzo nie oddali, nie wiem, czy nie zrobi jakiegoś takiego kroku i ruchu, który jej się bardzo nie spodoba. Mam naprawdę złe karty, plany jak gdyby są, ale realizacji kompletnie nie mam. Czy oni już razem mieszkają? Tylko on jest Anglikiem, ona Polką. To jest mało ważne w tych czasach, tak naprawdę. Międzynarodowo, na świecie, tak jak i moja córka wcześniej, a teraz inaczej pracuje. I 5 tygodni na świecie, tam wiadomo, Australia, Afryka, później 5 tygodni wraca do Anglii. Ona tam mieszka w jego mieszkaniu i po prostu wszystko jest dobrze i tak dalej, ale ja chcę wiedzieć, czy będzie ten związek. Ja powiem tak, ja tego związku i tego ślubu nie mam. Ja sprawdzę jeszcze raz innym układem kart, ale tu powiem szczerze, że tak jakby to oddalenie, no tak jak pani mówi, praca jest dosyć specyficzna i tak jakby to oddalenie powodowało takie oddalenie emocjonalne również i faktycznie tu mi ten ślub w ogóle nie chce wyjść, a wręcz wychodzą potem jakieś kłótnie, niesnaski, problemy, ale takie głębokie, to nie były karty lekkich problemów.
I tak naprawdę mam pokazane rozejście, a nie ślub. I to też drugim układem, tym takim po prostu prostym, który odpowiada na pytanie tak czy nie. No szczerze powiedziawszy, to tu może świetnie wszystko wyglądać, ale ta przyszłość świetnie się nie rysuje. Ja może jeszcze tak od siebie zadam dodatkowe pytanie, czy da się to ominąć i co zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało. A czy trzeba by było szybko tę rodzinę założyć, rodzinę, czyli również dzieciaki, tak żeby to poczucie obowiązku nie powodowało oddalenia partnerów, bo oni mogą zatopić się w pracy, w sprawach zawodowych i to po prostu może się rozejść po kościach. Tak to mi wygląda. No nic, nie wszystkie wieści muszą być dobre, ale pamiętajcie, karty kartami, a życie czasem toczy się w ten sposób, że trzeba brać się za bary z pewnymi rzeczami i omijać to, co nam się nie podoba. To jest ważne. Dobrze, mam kolejny SMS. Pani Ewa, urodzona 21 września 1971 roku, pyta o pana Jacka, czy Jacek mnie kocha. No dobrze, to by było za proste pytanie, żeby odpowiedzieć tylko tak czy nie, a mogłabym. Zobaczymy, jakimi uczuciami panią darzy, co tam się u niego kryje w głowie, w sercu, jak to wygląda. Dobrze, kochana pani Ewo, w głowie on może być przeciążony. Jak jakiś kłopot, czy coś się będzie działo, to on może reagować typu nie wiem, co z tym zrobić, trochę mnie pewne rzeczy przerastają, chociaż troszeczkę duży chłopczyk jest z daty urodzenia wynika. Natomiast na pewno jest miłość. Jeżeli chodzi o serce, również mam harmonię emocjonalną, więc czy kocha? Tak. Tylko już jego postępowanie to naprawdę nie jest za dobre, bo z jednej strony daje bardzo dużą nadzieję na stworzenie pozytywnej relacji, a z drugiej strony ucieka i umyka. Jeżeli on w sobie tego nie ustawi, no to mamy problematyczny związek, bo zobaczcie, że nawet można kochać, a można ranić. I to trochę tak wygląda. Tak, kocha, tylko tak, no jak się zachowuje. No tutaj musi pani sama się zastanowić, czy pani czeka na przemianę, transformację, czy odpuszcza i idzie dalej. Pani, nieprawda, pan Sławek. Pan Sławek, 26.11.77 rok. Kiedy znajdę swoją drugą połowę? Moi kochani, wy wiecie, że ja bardzo szybko odpowiadam na wasze pytania, co nie oznacza, że niedokładnie. Po prostu umiem je tak skonstruować, żeby to odpowiedź padła nie taką, jaką oczekujecie, tylko w tej formie, dosyć szybkiej, intensywnej i o, trzymam kciuki, żeby pozytywnej. Także możecie spokojnie dzwonić i wysyłać mnóstwo SMS-ów. Tego programu jeszcze trochę zostało, także zapraszam do mnie bardzo serdecznie. I pamiętajcie, że mam zawsze dwie talie kart, czyli nawet jeżeli odpowiadam na SMS-a, możecie dzwonić. Nie czekajcie, aż skończę odpowiedź. Nie czekajcie, bo jeszcze pan wydawca odbierze, jeszcze was zapyta. Z czym dzwonicie. Takie są po prostu procedury. Dostaniecie się tutaj do mnie i odpowiadamy na pytania. Mam drugą talię, na spokojnie mogę na ten telefon odpowiedzieć. Ale teraz patrzymy, pan Sławomir. Kiedy znajdę swoją drugą połówkę? Już patrzymy. No, na teraźniejszości to się stanowczo nie pokazuje. Ta teraźniejszość dla kart tarota to jest zawsze tak mniej więcej 3 miesiące do pół roku. Ja może jeszcze powiem, gdzie pan znajdzie tą drugą połówkę, bo tutaj akurat bardzo ładnie wyszło. Karta ósemki mieczy jest nazwana przez no, takiego zasłużonego dla rozwoju tarota maga Crowley'a interferencja, czyli tam, gdzie spotykają się umysły. Te umysły w tych czasach spotykają się nie tylko na dworcach autobusowych, nie tylko w marketach, ale również w internecie. Informacja, ogłoszenie, internet, flirt, czyli tam pan może spotkać tą swoją drugą połówkę. Ta druga połówka wygląda na kobietę dopasowaną, emocjonalną, pozytywną, ciepłą. Królowa Pucharów jest zawsze z sercem na dłoni. Harmonijna, no trochę fochy kobiece, ale tylko w tych dniach, także spokojnie, księżyc, pewnego rodzaju cykle, zła nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o czas, to ja mam tutaj pokazane około, to nigdy nie bierzcie tego bardzo dosłownie, około 17 miesięcy, czyli troszeczkę się pan naszuka, ale przynajmniej wie pan gdzie. Fajnie. Dobrze, pani... A, i jeszcze znak zodiaku, może ta kobieta mieć ryby, rak, skorpion. Mamy telefon. Halo, słucham. Stanisław. Dobrze. I data urodzenia? 9.2.11.50. Dobrze. I o co pytamy? No, chciałabym się dowiedzieć, co czuje partner w domu. Dobrze. A pani ma na imię, bo tego już nie usłyszałam?
Jolanta. Dobrze. 9, 5, 56. Dobrze, już patrzymy, tylko sobie szybciutko policzę. Siódemka z jedynką, ale to może być taki partner, który jak się zatnie, to nic nie rozmawia, co? Taką ma troszkę numerologię, no ale nic, kochamy ich, jacy są, zobaczymy, co on czuje. Wy w ogóle w tym momencie nie jesteście jakoś bardzo mocno pokłóceni? To uważać, dlatego że ja mam bardzo negatywne karty, tak jakby on sobie coś ubzdurał, totalnie niezgodnego z prawdą i może z tego powstać wielka awantura. Na razie tej miłości w głowie nie widać, tylko właśnie ubzduranie sobie czegoś. Jeżeli chodzi o serce, to mam tutaj dużą dozę przyjaźni i równowagi, ale wy długo w ogóle jesteście ze sobą? Tak, 40 lat. Tak, czyli tutaj już faktycznie nie muszą skowronki się w kartach pokazywać, tylko może być rodzaj harmonii i przyjaźni, którą w sercu widać. Natomiast skubany ma ciężki charakter. Ma ciężki charakter, jest przeciążający, no ale no to nie jest tak, że... 9 miesięcy temu odszedł ode mnie do innej kobiety. Ale to nic. Ja zaraz w takim razie zobaczę, czy on przypadkiem nie wróci, dlatego że faktycznie przy tej głowie jest pokazane to takie, tak jak mówię, no trzeba uważać na kryzys, na odejście, to są złe karty, ale to jest głowa. Samo serce pokazuje się w przyjaźni i w równowadze. Zobaczymy w takim razie, jak się między wami potoczy, bo ja nie mam końca tego związku tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. Nie, on sobie tak wymyślił, że zakończy, ale tak naprawdę i tak jest przywiązany i uwiązany. 9 miesięcy pani mówi. Trzeba będzie doczekać do około 2 lat, zanim po prostu przyjdzie rozumek na swoje miejsce. Tak to nazwę. Znaczy to jest dorosły facet. No, nawet trochę bardzo dorosły, tylko tyle, że to nie zwalnia go czasem ze zdrowego rozsądku. Karty pięknie to pokazały. Głowa totalnie odcięta, tak? Tam dziesiątka mieczy, karta śmierci, ta 8 pucharów, czy takie rozpłynięcie się, rozejście, ten kryzys był. No, zapytałam, czy jesteście. No, pani mówi, że tak, to myślałam, że dopiero będzie. Karty doskonale pokazały, ale serce nie jest obojętne. Rozumek przybędzie na miejsce jeszcze troszkę. Do 2 lat tak wygląda, natomiast on zostanie sam. No to też, to co się jesz, to zbierzesz. O, tak to nazwiemy. Dobra. Pani Katarzyna, urodzona 9 grudnia 83 roku. Czy będę z mężczyzną w związku, z którym jestem teraz, w bliskich relacjach? Dobrze, ja tu rozumiem, że nie mamy jego imienia, żeby było nieco anonimowo. Ale już patrzymy, jak to będzie wyglądało w waszej relacji. Czy będzie pani z nim w związku? W przyjaźni. Mam tutaj opiekuńczość, mam rozmowy, mam przyjaźń, mam serdeczność. Nie mam relacji partnerskich i domowych. To są ciepłe karty, ale nie przekraczają poziomu jesteśmy dwoje tylko dla siebie. Czyli nie ma tego, czego pani oczekuje, to ja tutaj w kartach nie mam. Anonimowo pani L. Inaczej, czytam imię całe, nie czytam daty urodzenia. Pani Lucyna. Czy dostanę pracę na stałe i dam sobie radę? Chodzi mi o pracę, w której jestem na zleceniu. Rozumiem, czyli tu już mamy ukonkretyzowane. Już patrzymy, czy w tym miejscu, w którym pani w tym momencie pracuje, dostanie pani umowę na stałe. To jest dobrze zadane pytanie. Oj, kręcić będą, kręcić, kręcić i kręcić i tej umowy nie ma. Nie ma podpisywania niczego. Wie pani, to jest trochę tak. Stale to pani pracować tam może, ale umowy na stałe to ja w kartach nie mam. Nie wiem, jak są pracownicy i jakie to są stosunki prawne i co jest łatwiejsze, ale widocznie im jest wygodniej tak, jak jest. Czy można ten stan rzeczy zmienić? Można by było,
Nie byłoby to łatwe. Trzeba by było troszkę intensywniej o tym mówić i powiadamiać, że się chciałoby. Dlatego, że pani jest pokazana jako dobry pracownik, którego nie chce się tracić. To nie jest tak, że każdego da się zastąpić. Bądźmy szczerzy, chociaż pracodawcy tak lubią mówić, jeżeli chcą kogoś zgnębić. Ale pamiętajcie, nie każdego da się zastąpić. I tak to właśnie wygląda. Natomiast nie byłoby to łatwe. Ta umowa byłaby nie wcześniej niż pół roku, no i w zasadzie to by pani musiała tam na przysłowiowym dywaniku, w cudzysłowie, spędzić sporo czasu, tak po prostu wymęczyć tą swoją umowę. Tak to wygląda. Czy dałaby sobie pani radę? Se pani daje, se by pani dała, to wiadomo, także to nie jest problematyczne. Tutaj nie było problematycznych kart. Moi kochani, osoby, które są zalogowane ze swoimi numerami, przewijają wam się na boku ekranu. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli telewizor i zobaczyli, że siedzi tutaj jakaś gadająca głowa i tasuje karty. Nie gram w pokera, stawiam karty tarota i odpowiadam na wasze pytania. Możecie tutaj się do mnie dodzwonić. Moc 92544 to jest ten SMS, który trafia bezpośrednio do mnie. No i oczywiście numer telefonu 700 788 400, telefon, który odbieram tutaj w studio. Znaczy w zasadzie to odbiera pan wydawca, ale potem przekazuje mi i ja już obdzieram was ze skóry, chciałoby się powiedzieć. Nie, stawiam wam po prostu karty i wyjmuję na wierzch to, co macie w środku, bo ta wiedza, co się wydarzy, jest w waszej energetyce. Karty ją po prostu wyławiają, a ja tłumaczę znaczenia tych kart. Dobrze, kolejne SMS-y. Pani Marta, urodzona 24.12.1984 roku, i pan Marek, 9.9.71 rok. Pytanie dosyć proste, aczkolwiek bardzo sercowe. Czy będziemy razem? Dobra, już patrzymy. Czy będziecie razem? Zobaczymy, co tam między wami się dzieje. Dobrze, jeszcze kawałek. Dobra, to już jest wszystko jasne. Bardzo ładne karty i wszystko wydawałoby się, że układa się w dobrym kierunku i bach, jak za ten ułan z szabelką zza krzaka wyskakuje w kartach rywalka. I faktycznie to może być osoba, która blokuje wasze bycie razem. No to nie jest tak, że ona porwie pani mężczyznę sprzed nosa, bo mężczyzna musi dać się porwać. No jeszcze tutaj w ten sposób to nie działa. Ale nie mam waszego bycia razem właśnie ze względu na osobę, która w jego życiu istnieje bądź za moment zaistnieje. No niestety, mimo szczerych energii i chęci, coś się zakręci niekoniecznie wam jako parze po drodze. Dobrze. Czekam oczywiście na wasze telefony 700 788 400. Przewaga telefonu nad SMS-em jest taka, że możemy sobie porozmawiać. A jeżeli dostanę w swoje łapki SMS, to już tylko moja interpretacja. Nie mogę o nic dopytać. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żebym ja wam tu udowadniała, że jestem, nie wiem... No nie ma takich osób, które mają typu stuprocentowa sprawdzalność, jestem najlepszy albo nie wiem, potrafię wszystko. No nie, jesteśmy tylko ludźmi, robimy dobrze swoją pracę i wykorzystujemy dobrze swoje umiejętności. Dlatego jeżeli dzwonicie do mnie, to ja na przykład pytam, a długo jesteście? Aha, długo, dobrze. No to może być przyjaźń, bo nie musi być na przykład właśnie wielkich emocji, bo już 10 lat znamy się jak stare dobre małżeństwo, tak? Czyli tutaj ta rozmowa również jest potrzebna. I wiedzcie o tym, że jeżeli nie będę znała odpowiedzi na jakieś pytanie, bo może tak być. Nikt nie jest alfą i omegą, tak naprawdę tylko tamte wszystkie odpowiedzi są znane. Nie z naszego fizycznego poziomu tutaj, gdzie nas ogranicza ciało, fizyczność po prostu, czyli ten nasz dar intuicji, owszem, jest może większy niż w innym przypadku, bo cały czas z tą intuicją pracujemy, ale nie jest doskonały, tak jak nie ma doskonałego wzroku, zmysłu, tak jak nie ma doskonałego smaku. Są ci, którzy mają bardziej. No i tutaj wróżki tą intuicję mają bardziej. Ale pamiętajcie, że również taka rozmowa, czyli pod linią 700 788 400, no po prostu jest adekwatna do sytuacji. Natomiast dostanę SMS-a, co też jest fajne, to już ja sobie tutaj dobrze interpretuję. Dobrze, tu już mamy. Pan Roman, urodzony 17 września 61 roku, pyta, kiedy poprawią się moje finanse? Pozdrawiam, ja również pozdrawiam serdecznie. Już sobie pana liczę. 8, 9, 9, siódemeczka w dziewiątce. Powiem tak, jest pan w najtrudniejszym
czasie do września, dlatego że jest Pan w 9 roku osobistym. To jest taki moment, kiedy raczej nam się kończą pewne rzeczy niż zaczynają, aczkolwiek może to być moment, kiedy kończą się też trudności. Natomiast na pewno ta dziewiątka, 9 rok osobisty i ta zaraz jedynka, to jest czas przełomu, no bo nie rok przełomu, czas przełomu, czyli coś się kończy po to, by coś mogło się zacząć. Dlatego, jeżeli Pan ma trudności finansowe, może być koniec tych trudności finansowych z nowym początkiem. No na to, co się zawsze trzeba napracować, to nie ma tak, że nie. Same rzeczy czasem tylko przychodzą, ale czasem. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda w kartach. Na razie dużo zawirowań, jeżeli chodzi o energetykę pieniądza, dwójka monet. Tutaj nawet jeżeli spojrzymy na karty, mamy Pana, który nam ewidentnie bawi się dwiema monetami, czyli raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale tragedii nie ma. Pewien rodzaj uwiązania w sprawach zawodowych i tutaj tak myślę, że do sierpnia, chociaż Pan ma urodziny we wrześniu, ale myślę tak, do sierpnia nie będzie Pan mógł ruszyć z kopyta. Tym bardziej, że ten wrzesień będzie przełomowy i od września ja mam unormowanie spraw finansowych i kończy karta cesarza, więc tak naprawdę bardzo silnej pozycji. Pytamy o sprawy zawodowe, więc zawodowej. Także po urodzinach zacznie się dla Pana znacznie lepszy finansowo okres, tym bardziej, że dziewiątka monet jest kartą wytchnienia, ogrodu i spokoju finansowego. Bardzo się cieszę i jeszcze raz pozdrawiam. Pani Halina, urodzona 1.3.48 i Pan Maciej, 26.3.43. Co dalej z naszym życiem? No tak, tutaj Pani Halinko, powiem tak, ja sprawdzę, co dalej z Waszym wspólnym życiem, dlatego że gdybym miała sprawdzić dla dwóch osób całe życie, to trzeba by było dwóch osobnych żyć, żeby to opisać. Ale myślę, że tu chodziło o Wasze wspólne, tak? Bo przecież nieco z całym życiem, bo to wiadomo. Tutaj się udamy na kawę, tam wyjedziemy na wycieczkę, tutaj zaszczyka nas trochę kolano, a tutaj ktoś przyniesie nam kwiaty, tak? To się dzieje w życiu, różne rzeczy. Natomiast zobaczymy, co się dzieje u Was, co dalej z Wami. Już patrzymy, jak to będzie wyglądało. No takie dalej, że tego dalej to tak do końca nie widać. To się jeszcze może zawirować. Tutaj mogą dziać się próby bycia i odcinania. To są takie karty, że coś ciągnie, a coś być nie pozwala. I w rezultacie ja mam pokazane totalne odcięcie od siebie i dopiero wtedy taki oddech tak naprawdę. Czyli jeżeli chodzi o Wasze dalsze życie, to powiem szczerze, że może coś tak zawirować losowo, że Wy razem nie będziecie. Mamy telefon. Halo, słucham. Dzień dobry w zasadzie. W zasadzie tak. Witam. 0407-59 i partner 13-08-57. Czy nasz związek, jesteśmy w tej chwili w separacji od 7 lat, ale utrzymujemy kontakt i czy jakieś będą, nie wiem, dalsze relacje pozytywne? Dobra, już patrzymy. Partner ma na imię? Edmund. Dobra. O, połączenie nam urwało, ale to nic, pytanie zadane. Wróżka zna, wróżka odpowie. Kto tu szczęściu dopomoże? Dzisiaj każdy wygrać może. Dobrze, słuchajcie, co z Wami będzie dalej? Ja powiem tak, ten układ jest specyficzny, dlatego że takiego związku typu jesteśmy totalnie razem i w zasadzie wszyscy to wiedzą i nie wiem, jesteśmy na świeczniku i tym małżeństwem przysłowiowym, to ja nie widzę. Ale relacje to będą dobre i nawet bym powiedziała coraz lepsze, bo mam wrażenie, że mimo tych 7 lat po rozstaniu, to Wy jesteście taką nieformalną parą, czyli tak, w sumie to sobie pomożemy, w sumie to możemy spędzić razem czas, ale żeby tam nie było, że coś musimy. I myślę, że to bardziej wygląda z jego strony, bo Pani by inaczej tutaj nie dzwoniła. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek relacje, to oprócz tego, że będzie moment, myślę, że to mogą być wakacje tego roku, kiedy kontakt się nawet nie tyle urwie, co może się mocno zawiesić, to potem w kolejnym roku jak gdyby pokazuje się, że tak, napatrzyłem się na ten świat, napatrzyłem się na tych ludzi, a i tak tutaj będzie co? Przyjaźń. Po prostu przyjaźń. Więc nie mam powrotu do jakichś takich relacji, że tak, nie wiem, z powrotem śluby po rozwodach, nie, nie. Coś takiego nie wyszło, ale powiem szczerze, że same relacje mogą być bardzo
pozytywny. Moi kochani, zanim się uporam ze sprzętem, ponieważ sprzęt sprzętem tylko jest, to przypomnę, że moc 92544 to SMS tutaj do mnie, nie gdzieś, nie wiadomo gdzie, one trafiają do mnie i numer telefonu 700 788 400. Dobrze. Kolejna sprawa, dobra, to ja jeszcze sobie tutaj powalczę, moi kochani, poczekajcie. Teraz będziemy śpiewać, żeby nie było nudno. Mogę kolędy, potrafię. Okej, na czym skończyłam? Tu mam, co dalej z życiem mam. Dobrze, pani Ilona, mój tata zmarł, to strasznie niedawna sprawa w sumie, samotnie w swoim pokoju. Mam spotkanie w sprawie wizy. Czy ją dostanę i czy polecę do USA i wrócę po pomyślnym załatwieniu spraw do Polski. Przede wszystkim życzę dużo cierpliwości, siły i mocy, bo to jest bardzo trudna sytuacja, szczególnie jeżeli nie możemy w trybie bieżącym być przy osobie zmarłej i pomóc jej w tej ostatniej drodze, tylko musimy coś załatwiać jeszcze. Trzymam mocno kciuki za pozytywne załatwienie spraw. I zobaczymy, jak to wygląda w kartach. Sprawy urzędowe powinny być w równowadze. Myślę, że dużych problemów z dostaniem wizy tutaj nie będzie. Czy sprawy pani pozałatwia? Pozałatwia pani sprawy sprawnie. Bardzo dobrze. I mimo... Inaczej, jak już pani to pozałatwia, jak już pani to wszystko ogarnie, jak już ta ostatnia droga będzie godna, wtedy pani troszeczkę psychicznie usiądzie. To, no tak, bo my się spinamy, mamy tą adrenalinę, kiedy musimy gdzieś działać. Ale potem jest już ten taki psychiczny odpoczynek pokazany. Czyli wszystkie te wizowo-urzędowe, wyjazdowe sprawy są bezpieczne, w dobrej formie pokazane przy przyjaznych osobach. Bardzo się cieszę, mimo że jest to przeciążające, jednak odległość i wszystko. A potem dopiero, no można, to jest tak, organizm zareaguje, można na przykład dostać bardzo mocnej grypy. Można. Dobrze, i patrzymy dalej. Czy mężczyzna, z którym aktualnie się spotykam, traktuje mnie poważnie? Czy będziemy razem? A jeżeli nie, to kiedy znajdę swoją drugą połówkę? Pyta pani Paulina, urodzona 6.3.86 roku. Dobrze, aktualnie się pani spotyka z mężczyzną jakowymś i zobaczymy, co tam się będzie u was działo. A czy jeżeli chodzi o traktowanie, to powiem szczerze tak. On jest panią zachwycony, tylko że on może być trochę takim psychiczno-energetyczno-emocjonalnym jeszcze małolatem. Ile on ma lat? Nie, inaczej, ile ma pani, bo on to tutaj nie miałam daty. No tak, no powiedzmy koło 30 mężczyzna, tak może być, a w kartach taki dzieciak trochę. Także też ten zachwyt zachwytem, ale te wszelkie sprawy mogą się rozgrywać troszkę dłużej, bo on się musi przyzwyczaić widocznie. Jest pani też w jego sercu jako kobieta ładna, kobieta ciepła, kobieta czuła. Jest zdrowa seksualność pokazana, ale on sam na zasadzie, jakby mi podać wszystko na tacy, to mogę wziąć, ale nie muszę, trochę się poprzyglądam. Czy wy będziecie razem z tego powodu? Tak, ja myślę, że za jakiś moment on oceni sytuację w ten sposób, że nie ma co dalej szukać, skoro tu jest mi tak pozytywnie i dobrze. Czyli nie szukamy kolejnej osoby, bo to się może rozwinąć w dobry związek i pozytywną relację. Anonimowo, czy z J wrócimy do siebie, czy stworzymy fajny związek? Sytuacja jest trudna, pyta pani Anna. Dobrze, czy wrócimy do siebie? Czyli takie w sumie proste pytanie, a tu życie się waży, prawda? Czy wrócicie do siebie? A pani Aniu, kochana, ja powiem w ten sposób. Sytuacja nie byłaby trudna, gdyby robić oczywiste rzeczy i uczciwie. Sytuacja jest przeciążająca dlatego, że mężczyzna, ale o tym za chwilę, bo mamy telefon. Halo, słucham. Halo, dobry. Witam serdecznie. Upsik, zginęło, w razie czego karty przygotowane. Dobrze, to tutaj odpowiadamy już. Dlaczego? To nie jest trudna sytuacja. Pani tłumaczy mężczyznę, który sobie nie radzi. Niedobra wróżka Joanna otwiera pani oczy. Sytuacja byłaby rozwiązana, gdyby jego tak było tak, a jego nie było nie. Jak w Biblii.
Niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. Mężczyzna po prostu nie radzi sobie z sobą, nie radzi sobie z sytuacją. Gdyby stanął na wysokości zadania, nie byłoby problemów, a przynajmniej byłaby wszelkiego rodzaju jasność. Czy będziecie razem, czy wrócicie do siebie? Czy stworzycie fajny związek? Nie, dlatego że on będzie kłamał, dawał nadzieję, lekko oszukiwał, trzymał w obwodzie, to znaczy to jest dobry strateg w takim razie. On byłby świetnym generałem, który mógłby wygrywać wojny, dlatego że zawsze miałby jakiś zapas. Niech pani nie będzie zapasem, nie warto. Nie, nie, to ciepło jest fałszywe. To tak. Dobrze. To było. Pani Renata, urodzona 3.3.66 roku, czy odniosę sukces, zadowolenie ze swojej pracy, którą wykonuję? No, ja bym, jakbym tak z panią rozmawiała, to bym się zapytała, a lubi pani tą swoją pracę? Pani by powiedziała, tak, lubię. To bym powiedziała tak, bo jak się lubi swoją pracę, to jesteśmy skazani na sukces. Ale już na poważnie zobaczymy, co w kartach. Dobrze, czy osiągnie pani sukces? Tak. Tylko musi pani stworzyć nową jakość zarabiania tego pieniądza. I teraz tak, nie wiem, jest pani kwiaciarką. Pracuje pani u kogoś w kwiaciarni, jest świetnie, uwielbiam swoją pracę, lubię robić te bukiety, ale nie jest to wyżyna, którą może pani osiągnąć. Niech pani się nie zatrzymuje przy małych planach typu nie mogę, nie jestem w stanie, będę musiała mieć to i to, żeby ruszyć do przodu, bo to panią bardzo ogranicza. Ta nowa jakość pieniądza, nawet trochę na szaleńca, nawet trochę z takim większym podskokiem, spowoduje, że będzie pani spełniona w sprawach zawodowych. Jeżeli tak, panią ograniczają lęki, to zatrzymuje panią w biegu, a może być pani w królowej monet, czyli w osobie bardzo zadowolonej z pracy. Halo, słucham. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Panią, ja chciałam się zapytać w sprawie mojej wnuczki, bo ona tam załatwia sprawę mieszkaniowo-kredytowo. To jest 84 rok, 7-5. Na imię ma Karolina. Dobrze, sobie szybciutko policzę. Ona zaczęła je teraz załatwiać niedawno, prawda? Tak, tak. Dobra. Dziewiątce nie będzie proste, ale już patrzymy, jak to wygląda. Co prawda ona jest bykiem, nie, tak dobrze mówię, baran byk, tak, bykiem. Także ona te majątkowe sprawy, to ona w ogóle powinna w życiu mieć doskonale prowadzone, ale zobaczymy, czy się udadzą te mieszkaniowe tutaj. Tak, no latanie od paca do pałaca, trochę dokumentów, trochę tego, trochę tamtego, tu trzeba przynieść, tu zanieść, tu coś straci termin, nabiega się dziewczyna stanowczo, ale myślę, że może jeszcze nie do końca w tym roku, ale tak do trzeciego miesiąca roku następnego może się okazać, że te wszystkie rzeczy ona już tak ogarnie i pozałatwia. Przy czym ja mam bardzo ładną pokazane dziesiątkę denarów, która jest takim świetnym domem, to będzie dobre dla niej miejsce, będzie z tego miejsca zadowolona. To chciałam wiedzieć. Dobrze, dziękuję. A to już patrzymy, dobrze. Jeszcze raz jej imię, bo nie zapisałam. Karolina. Karolina, czyli patrzymy na zdrowie pani Karoliny. Nie, no to tak jakichś bardzo złych rzeczy nie widać. Okej, jak załatwiamy wszystko, co jest związane z kredytem, papierami, domem i mieszkaniem, możemy mieć nerwa w czakrze serca i to tak trochę widać. Natomiast ona, jej słabsze miejsce to będzie kręgosłup stawy kości i na to powinna zwrócić uwagę. Tak to pokazały karty. Dobrze, moi kochani, 700-788-400, mi jest bardzo miło, jeżeli dzwonicie. No wiecie, bądźmy szczerzy, jest godzina... 2:30, czyli środek nocy. Normalnie wróżka śpi, ale nienormalnie wróżka prowadzi program, więc jeżeli dzwonicie, to wtedy okazuje się, że jeżeli jest interakcja i rozmowa, to tutaj może być cudna energia. Sam czerwony obróz, kochani, nie pomoże. Musicie troszeczkę ze mną porozmawiać i to też jest fajne. Tym bardziej, że jeżeli wy nie śpicie, to oznacza, że coś tam się w głowie kotłuje. Ja za was tego nie zrobię, ale ja mogę powiedzieć, jak to zrobić. To też jest moc, tak myślę, mam tę moc. I oczywiście SMS na numer 92544 o treści moc, imię, data urodzenia. Jeżeli anonimowo zaznaczycie to, że anonimowo, przeczytam tylko imię, oddech i możecie pytać o wszystko. Dobrze, moi kochani, przystępuję do kolejnych SMS-ów. No już zaraz skończę, także piszcie.
Proszę o dobrą energię dla syna Jacka, ponieważ przytrafiają mu się różne niesamowite sytuacje. Nie może ułożyć sobie życia, jest sam. A czy samotność w tych czasach niesamowitą sytuacją nie jest? To już tak puszczam oczko do pani, bo to wiadomo, wiem o co chodzi przecież. Zobaczymy najpierw. Ja nigdy nie robię tego bez diagnozy, czyli sprawdzamy w kartach, co go otacza i czemu tak się dzieje. On ma taki swój wewnętrzny smutek. Czasem my najlepiej wychowujemy dzieci i mają jak pączek w maśle, a one mają w charakterze coś takiego, co przekłada się na traumy, na stresy. I to u niego widać. Być może dlatego on nie może sobie poukładać tego życia. No więc wyrównujemy chłopaka, po prostu. Usuwam z aury pana Jacka wszystkie podpięte do jego ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych. Pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne. Negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne. Wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia. Zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snujki, mury, podczepy, blokady. Złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuje aurę, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciało subtelne pana Jacka pozytywnym, jasnym światłem. Wahadło ładuje, a ja już drogiej mamie odpowiem. Przy dwójce buław i świecie oraz dziewiątce kielichów ułożenie sobie życia emocjonalnego następuje w 2 latach. Będzie to osoba nie byle jaka, tylko właściwa i może dlatego trzeba się na lepsze czasem troszkę naczekać. Z podziękowaniami dla wszechświata. Dobrze. I... kolejna sprawa. Proszę o pomoc. Czy widzi pani, jaka osoba chce mi zaszkodzić? Pyta pani Dorota. Co prawda nie mam daty urodzenia, ale spróbujemy. Pamiętajcie, moi kochani, ja to trąbię i powtarzam, ja wiem. Bywam czasem nudna, jak ktoś cały czas ogląda ten program, co ta wróżka tak powtarza. Powtarza wróżka, a i tak nie mam daty urodzenia. Postaramy się wejść w energię. Pamiętajcie o imieniu i dacie urodzenia. To jest dosyć ważne, żeby w waszą energię wejść po prostu. Jaka osoba chce pani zaszkodzić? Młoda osoba z rodziny, bliskie otoczenie, rodzina się pokazuje, paść buław sugeruje i teraz tak, płci tutaj nie podam na 100%. U mnie często paziowie w kartach tarota co nie mają płci, natomiast u mnie w kartach paść buław bardzo często wychodzi na mężczyznę, ale to będzie młody chłopak, baran lew, strzelec. Zwrócić uwagę na tą osobę, bo tu może być faktycznie taka szkodliwość, jakieś pomówienia, plotki przy tych buławach, takie rzeczy mogą być. Pytanie 14. A mówię, wróżka się napowtarza, a tutaj po prostu ani imienia, ani daty urodzenia. Dlaczego brat mojego męża się powiesił? Ja rozumiem, że to jest pytanie specyficzne i być może jedna osoba z miliona oglądająca ten program to słała, spróbujemy, bo jakaś przyczyna musi, spróbujemy, bez tego imienia i daty urodzenia. Wejść w energetykę. Znaczy z jednej strony mamy w centrum kartę wieży pokazane jest to, że to był ten czas. To był ten czas, a potem będziemy mówić dalej, ale mamy telefon. Halo, słucham. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać, czy będę ze swoją dziewczyną. Dobrze, jak macie na imię? Tomek i Marzena. Dobrze, to rozumiem, że to już nie jest dziewczyna, bo czy będę ze swoją dziewczyną? Nie, że to jest dziewczyna i czy dalej będziecie, tak? Tak, narzeczona. Dobra. Narzeczona, okej, okay, dobra. To można sprawdzać. No to wiadomo, że każde relacje mają swoje górki i dołki. I tutaj i w sprawach takich finansowych, bytowych musicie naprawdę bardzo mocno rozmawiać, dlatego że mogą nastąpić jakieś problemy. Nie wiem, czy mieszkać w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy wziąć kredyt, czy budować lepiankę. Także to trzeba będzie omówić. Na pewno są do omówienia też sprawy emocjonalne. Pan jest taki pokazany w Rycerzu Monet. Ja nie mówię oschły, ale może czasem taka wylewność byłaby wskazana, tak bym powiedziała, żeby się tutaj dziewczyna cieszyła. Ale z drugiej strony mam również pokazaną dobrą współpracę i kartę kochanków. A karta kochanków dla osób, które jeszcze nie mają ślubu, nie, to nie są kochankowie, to jest po prostu karta ślubna, więc trzymam kciuki. Aczkolwiek proza życia pokazuje, że naprawdę trzeba dosyć mocno jeszcze będzie omówić pewne sprawy. Ale tak to wygląda zupełnie nieźle. Dobrze, i wracamy do tego trudnego pytania i jeszcze
bez daty urodzenia. Oprócz tego, że czy byłoby to tak, czy byłoby to inaczej, ta dusza wybrała sobie ten czas. Pokazują się tu jakieś tajemnice związane z finansami i obawiam się, że mógł mieć jakieś długi, mógł mieć jakieś tego typu problemy, czy jakieś osoby, które chciały, żeby coś zwrócił, i on po prostu sobie mógł psychicznie z tym wszystkim nie poradzić. Natomiast nie jest to przedwczesne, jest to wtedy, kiedy miało być, aczkolwiek no, tak, taki byłby powód. No i tutaj to ja już chyba... Ja was będę dusić, naprawdę. Czy i kiedy zmienię pracę? No i teraz kto? No nieważne. Próbujemy. Próbujemy. Nie, to w ogóle ja tu nie mam konkretnej odpowiedzi. Ja prosiłabym tę osobę, bo nawet nie wiem, czy kobieta, czy mężczyzna, odosłanie tego imienia i daty urodzenia. Bo to naprawdę trąbię i jeszcze nie dotrąbię wszędzie. O, dobrze, słuchajcie. Zapraszam do tego, żeby do mnie telefonować, zapraszam do tego, żeby do mnie pisać i lecimy dalej. Pani Danuta dosyć zabawnie zadała pytanie, co mnie czeka. Okej, ja zrobię ten układ ogólny, ale troszkę zmienię formę, bo to, co mnie czeka, to mogłoby się okazać, że karty wyrzucą coś, co będzie, nie wiem, w wieku lat 90. Tego nie oczekujemy, tak? Czyli zapytamy pani Danuto, co panią czeka w nadchodzącym roku, okej? Myślę, że to będzie taki zdrowy kompromis pomiędzy pani pytaniem a moimi kartami. Jeżeli chodzi o sprawy finansowo-zawodowe, to mam tutaj poczucie bezpieczeństwa, mam tutaj dobrą współpracę i mimo, że pewnego rodzaju obawy mogą być, ale obawy nie oznacza, że coś się będzie działo. Także da sobie pani doskonale radę. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, no to tutaj pani tupnie nóżką, to się bardzo ładnie pokazuje. Dom, rodzina, znajomi, przyjaciele, pani po prostu, karta siły, królowa mieczy, to jest taka mocna kobieta, która nie da sobie kaszy dmuchać. Jak coś się pani nie podobało, to pani ten mieczyk wyciągnie, tam po prostu głowy będą lecieć. Czasem trzeba zrobić porządki, tak to powiem. Dobry rok, dobry rok. I jeżeli chodzi o zdrowotne rzeczy, mogą przedłużać się pewne dolegliwości, które mają miejsce tu i teraz. Natomiast nowych, złych rzeczy raczej nie widać. Moi kochani, moc 92 544 to SMS-y tutaj do mnie, natomiast 700 788 400 to jest telefon tutaj do mnie. I kolejna sprawa. Pani Ilonka już pytała o tą wizę do USA. Mój tata zmarł tam. Okej. Okay. Czyli tu wyszło, że owszem, że będzie wiza, że będą dobrze pozałatwiane sprawy, że ludzie będą sympatyczni, a potem pani odchoruje. Niech to będzie grypa, ale po prostu nastawić się na oczyszczenie organizmu, bo tak to wygląda. Dobrze, i kolejna sprawa. Pani Katarzyna. Jak potoczy się moje dalsze życie z mężem, Grzegorz? Czy on się zmieni, założymy rodzinę? Kiedy wyjdziemy z długów i problemów? Dobra, to tu trzeba jakiś taki sprytny układ, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra, już wiem. Wie pani co, no wzięła sobie pani na barki 100-kilowego faceta i pani próbuje go unieść ku lepszemu. Nie tędy droga, ten 100-kilowy facet też powinien coś zrobić, a nie tylko na tych 40-kilogramowych rączkach dźwigać tą przyciężką energię. Małżonek małżonkiem, troszkę tyranizujący, nie wiem czy się zmienia charakter. Czasem się zmienia, ale to musi być jakiś przełom w człowieku, tego nie widzę. Mam tyranizowanie niestety, mogą być chwile równowagi, nie jest to całkiem zły związek. Natomiast pani musi wybrać, albo jestem z nim i się podporządkuję, albo układa sobie życie z kim innym. Tu po prostu niestety posłuszeństwo wymagane. Ja wiem, że to nie są czasy na posłuszeństwo, ale czasem ludzie robią różne rzeczy. Jeżeli chodzi o założenie rodziny, jest karta gwiazdy przy domu, potem jest karta słońca, czyli możecie mieć córkę i dwóch synów, ewentualnie ciążę bliźniaczą. Jest to mniej więcej w ciągu 9 lat. Ta pierwsza ciąża znacznie szybciej, ta dziewczynka. Natomiast jeżeli chodzi o wyjście z długów, sprawy finansowe to u was kuśtykają i kuleją po prostu. Inaczej, pani jako kobieta, która powinna, namawiam, mądrze postępować, powinna zrobić rozdzielność majątkową, wyjść z długów i dobrze funkcjonować. Bo niestety przy jego władczości typu mam rację, chociaż nie mam racji, to i tak mam rację,
może być problematyczne to wyjście z długów. I to jest też problem, że nie wiadomo, ile by mogło być pieniędzy, a tak naprawdę nic by z nich nie było. Taki niestety dziwny tryb postępowania w tym człowieku. No, to nie jest tak, że to jest całkiem złe małżeństwo, ale dobrego to tutaj dużo też nie ma. No może te dzieciaki pięknie wyglądały, a może czasem ludzie są po to właśnie, żeby karmicznie chociażby mieć dzieci po prostu. Witam serdecznie. Mam na imię Paulina. Data urodzenia? I chciałabym się dowiedzieć, bo generalnie mam taki problem troszeczkę, bo nie układa mi się w związku. Dobrze. Pani data urodzenia? 9-3. A pełna? Dzień i miesiąc jeszcze? 3 maj. Dobra. 3 maj 93. Dobrze. I zobaczymy, jak się ten związek potoczy, tak? No właśnie nie wiem, bo mam taki problem, że mamy cały czas jakiś rozterw, my się kłócimy ze sobą. Dobra, zobaczymy, czy to da się wyrównać, czy to po prostu będzie tak trwało i trzeba z tym porządek zrobić. Jak ma partner na imię? Suwary. Znaczy ja nie wiem, czy to się da dobrze rozwiązać. Dlatego, że między wami jest karta... Bo ja naprawdę jestem w takim rozterce i... Wie pani, rozterka rozterką. Ja rozumiem, że pani potrzebuje tego ciepła, spokoju i normalnego związku. Dokładnie. On z drugiej strony też nie wychodzi jako zły człowiek, ale nie mam tego dogadania się między wami. Ja może zadam pani Paulino pytanie trochę inaczej. Nie co będzie, tylko co zrobić, żeby było lepiej, dobrze? Ale to może pani powie, co by było lepiej, żebyśmy, nie wiem, nażyli lepszy. Dokładnie o to chcę zapytać. Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi tak naprawdę o ten związek, to ja miałam zakończenie tej relacji. Nie da się wiecznie trzymać w napięciu pewnych rzeczy. Wiecznie się nie da. Ale zobaczymy, czy jest coś do zrobienia. Co mogłaby pani zrobić, żeby było między wami lepiej? Na pewno nie przeforsowywać swoich racji mówiąc bądź krzycząc, tylko po prostu zadbać o siebie i o to, żeby ogarnąć swoją przestrzeń. Nie będę się z wszystkiego tłumaczyć, tylko chcę iść na ten kurs, to pójdę. Chcę wyjść, to wyjdę. Czyli być pełnowartościowym i pełnoprawnym człowiekiem, a nie patrzeć na to, co ta druga osoba powie. Jeżeli się przyzwyczai, dobrze, jeżeli nie, trudno. Natomiast mam również dużo ciepła. Może mu brakuje, może on jest jakiś zakompleksiony, może tego ciepła nie doznał, nie tak jak chciał i raczej spokojem pewne rzeczy się załatwi, niż tupaniem nóżką. Należy za to, co jest pani, ma być nie krytykowane przez niego, bo on nie ma do tego prawa. Moje kursy, moje szkoły, moje wyjście, moi rodzice, moja rodzina. Natomiast to, co jest między wami, ma być bardzo ciepłe. Spróbować w ten sposób i być może to się tak wszystko wyłagodzi i wyrówna. Moi kochani, nagadałam się, ale fajnie, że dzwoniliście, że wysyłaliście SMS-y. Za moment będzie przerwa. Oczywiście telefonów podczas przerwy nie odbiorę, natomiast SMS-y możecie cały czas pisać i wysyłać. Po przerwie będziemy już na obu antenach, więc bardzo mnie to cieszy, ale pamiętajcie, żeby wysyłać SMS-y, ponieważ ja już ich dużo nie mam. Więc tak naprawdę będę mogła po przerwie ruszyć typowo z kopyta. Nie zdążę. To moi kochani, przypomnę jeszcze, że cały czas na dole ekranu macie numery telefonów i numer SMS-owy oraz macie osoby, które dyżurują na swoich liniach. Także do zobaczenia po króciutkiej przerwie. Thank you.
Moi kochani, witam Was ponownie po przerwie. Oczywiście witam nowych widzów, dlatego że jesteśmy teraz na dwóch antenach. Także, moi kochani, dalej trwa program. Program, gdzie stawiam karty i odpowiadam na Wasze pytania. Nazywam się Joanna Wiśniewska, jestem tarocistką, jestem magiem, więc mogę odpowiedzieć na pytania, ale mogę również sprawdzić Waszą energetykę, doenergetyzować, uwolnić od podczepów, od takich po prostu negatywnych, czarnych plam w Waszej energii. Jest to program interaktywny, więc jest to program na żywo. Możecie do mnie wysyłać SMS-y i możecie dzwonić. Moc 92544 to ten SMS bezpośrednio prowadzący do mnie. Pamiętajcie o imieniu, dacie urodzenia, pytaniu. Jeżeli chcecie zachować anonimowość, piszcie anonim. Ja przeczytam wtedy tylko imię. No i możecie dzwonić 700-788-400. To ten numer, który prowadzi do mnie. Również zawsze będę przypominała o moich koleżankach i kolegach dyżurujących w swoich domach, na swoich liniach telefonicznych. Ich wizytówki przewijają się z boku ekranu. Macie tutaj konkretną osobę, konkretny numer telefonu i do tej osoby się dodzwaniacie. Tam można porozmawiać dłużej, można porozmawiać w intymnej atmosferze i niekoniecznie na przykład mieć dylematy, czy powiedzieć coś na wizji, czy nie. A ja przystępuję do pracy. Tych SMS-ów mam bardzo mało, także zapraszam do tego, żeby je wysyłać. Anonimowo pani Milena. Tu mam pani Milena datę urodzenia, ja sobie ją przeliczę. Za moment zresztą, bo mam telefon. Halo, słucham. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie nie wiadomo, ale tak. Witam, witam i poproszę imię, datę urodzenia i pytanie. Magdalena, 17 kwietnia. Który rok? 92. Dobrze. I o co pytamy pani Magdaleno? No, kiedy znajdę swoje miłość życia. Dobra. Już patrzymy. Halo? Tak, tak, tak. Ja cały czas jestem, tylko sobie tasuję karty w milczeniu, wybierając, który układ tutaj postawię, ale już wiem. Za moment, jak rozłożę karty, zacznę mówić. Do roku czasu będzie trudno spotkać taką osobę, która będzie osobą właściwą. Tutaj mogą pojawiać się trochę takie błędne relacje, nawet nie związki, ale to wiadomo, no tak w życiu czasem bywa, że poznajemy kogoś i nie do końca możemy wzajemnie sobie odpowiadać. Natomiast góra do 2 lat spotyka pani osobę nową, czyli to będzie zupełnie nowa znajomość, z którą będzie można stworzyć coś karmicznego, coś pozytywnego, coś poważnego, dlatego że będzie to związek z przeznaczenia. Z pewnością ten związek kończy się legalizacją, dlatego że karta umów i karta kapłana to są zawsze karty, które pokazują zalegalizowane związki i próbuję tu jeszcze pana wyłowić, żeby było wiadomo, jaki on będzie, ale on nie chce się pokazać. Jedyne, co się pokazuje, to jest to, że będzie dopasowany do pani. Czyli jeżeli pani, nie wiem, chce mieć 5 dzieci i zielonego psa, to on będzie chciał mieć też 5 dzieci, no i ewentualnie szmaragdowego, no bo gdzieś te kompromisy muszą być. Ale zupełnie dopasowana osoba. I to jest ten przedział czasu między wisielcem a sądem, czyli od roku do 2. Dokładnie tak. Dobrze. I kolejne sprawy, bo ja tutaj tasowałam dla kogoś karty. Aha, liczyłam sobie panią Milenę, bo tu jest anonimowo, więc nie mówię daty urodzenia. 3, 6, 7, 3, 1, 2, w trzecim. Dobra. Czy poradzę sobie z nowymi obowiązkami w pracy i czy osoby w pracy są, czy będą do mnie rzeczywiście pozytywnie nastawione? No, obowiązki mam od 2 miesięcy. Dobrze, to są w sumie 2 pytania, czyli zobaczymy najpierw, jak osoby z pracy będą do pani nastawione w przeciągu jakiegoś czasu. Jak to będzie wyglądało tutaj? Czy te osoby z pracy będą dobrze do pani nastawione. Wie pani, co to znaczy tak? No, osób w pracy może być 5, 10, 15, tak jak kiedyś program. I wiadomo, że na grono jakieś zawodowe to zawsze trafi się jakaś taka małpka, która to i plotki rozsieje i dokuczy. I tak też będzie. Ale duże grono i generalnie otoczenie zawodowe jest pokazane w ciepłym i pozytywnym i poważnym aspekcie, więc tak będzie pani miała podstawy do tego, żeby mieć pomoc, żeby mieć kontakt i ludzi,
ale gdzieś tam te takie żmijeczki, takie syczące żmijeczki też mogą się w drobnym wymiarze pojawiać. Natomiast czy poradzi Pani sobie z tymi obowiązkami? Doskonale sobie Pani poradzi. Owszem, to wymaga pewnego rodzaju nerwowości. Owszem, to jest trochę tak, że się stresujemy. Dopiero 2 miesiące Pani się wtrybia w to wszystko. Ale karta maga pokazuje, masz wszelkie możliwości do tego, żeby być geniuszem swojego życia. Będzie Pani geniuszem tejże pracy. Bardzo mi się to podoba. Dobrze. Moi kochani, 700 788 400 oraz SMS-y na numer 92 544 o treści moc, imię, data urodzenia. A ja dalej tutaj odczytuję i stawiam karty, co ważniejsze. Anonimowo, pan Mieczysław, nie czytam daty urodzenia, proszę o oczyszczenie. Zanim zaczniemy oczyszczać, najpierw zobaczymy, co się dzieje na energetyce u pana Mirosława. Co się dzieje na energetyce u pana Mirosława? Karta diabła mówi zawsze o jakichś negatywnych podczepach, wręcz bytach demonicznych. Mogą być duże ograniczenia, może to się w zdrowiu przewijać, także tutaj na pewno oczyszczamy. Proszę nie krzyżować rąk i nóg. Usuwam z aury pana Mirosława wszystkie podpięte do jego ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aurę, ciało fizyczne, ciało energetyczne, ciała subtelne, ciała astralne pana Mirosława pozytywnym, jasnym światłem. I wahadło przekazuje swoje i zaklęcie przekazuje swoje. Pamiętajcie, że jestem praktycznym magiem. To nie jest tak, że sobie siadam na wizji i wymyśliłam sobie jakiś sposób na nie wiem co. Pokazywanie swojej najlepszej, uśmiechniętej strony. Wszechświata. Ja po prostu pracuję z energiami. Może czasem wyglądam niepoważnie, może mam trochę miśków na stole i Mikołajów i mamy przedświąteczny okres, ale ja nie muszę wyglądać poważnie, żeby być poważną wróżką. Dobrze. Czy wrócimy do siebie z chłopakiem? Pyta pani Magda, urodzona 11 maja 97 roku. Czyli czy pani Magdalena wróci, znaczy odwrotnie pewnie, czy jej chłopak, czy wrócicie do siebie ze swoim byłym chłopakiem. Czy jest tutaj pokazany powrót? Jest pokazane pokonanie trudności, sporo wahań, dużo nerwowości, gdzieś brak konstruktywnej rozmowy. Czas się przeciąga, nie bardzo wiadomo, co z tego wyjdzie. Jakiś rodzaj przyjaźni, a nie do końca związek. Przeciążenie, potem pani może się dowiedzieć, że on kogoś ma i będzie się pani czuła bardzo rozczarowana. Powrotu nie ma. Mam za to telefon. Halo, słucham. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Poproszę imię, datę urodzenia i pytanie. Adam, 5 maja 1988. I pytanie dotyczy tego, czy powinienem zrezygnować z pracy i zająć się tylko firmą. Dobra, czyli rozumiem, że tam coś jest i czy już ten punkt ciężkości jest taki, że można, prawda? Tak. Dobra, 3, 4, w piątym roku. To jeszcze nie do końca. A może pan sobie trochę przeczekać tak do okolicy wakacji na przykład? No pewnie tak. Dobra, to zobaczymy jak w kartach, bo numerologicznie to by było najlepiej. I karty od razu startują od 7 monet. Karty przeczekania. Pomysł dobry, ale jeszcze nie teraz. Zobaczymy kiedy. Będzie się bardzo dobrze wiodło. Będzie się bardzo dobrze wiodło, jak pan poświęci cały czas energię i uwagę. Natomiast ja mam wrażenie, że ten sierpień tego roku to będzie ten moment, kiedy można te manewry zacząć. Super to się rozwinie. Będzie dużo polotu, dużo możliwości. Ja nawet nie mówię, że Bóg wie jakich pieniędzy. No, to oczywiście też ważne. Ale i to zadowolenie z siebie, i ta równowaga, i to takie brak przesilenia, tak, że skupiamy się na jednym, na czymś takim, co jest naszym takim dzieckiem. Także fajnie to wygląda. Już pana nie mamy. Bardzo dziękuję za telefon i zapraszam do telefonowania. Czemu nie? A ja patrzę, co mi tutaj przybyło, oby przybyło. Nie przybyło. No kochani, wy wiecie, że ja szybko i intensywnie. Zaraz zobaczymy. Okej.
Pytanie pani Anety, czy moje małżeństwo z Michałem przetrwa? Czy będę jeszcze kiedyś szczęśliwa? Wie pani, nie uzależniajmy szczęścia swojego od kogokolwiek i czegokolwiek. Szczęście to jest taki hormon, który albo się ma, albo nie. I zawsze powtarzam, no jak ktoś mnie długo słucha, to wie, że można być szczęśliwym w kurnej chacie, a można być nieszczęśliwym w pałacu. No tak naprawdę to jest naprawdę od wewnętrznej energetyki zależne. Ale czy wrócicie do siebie, tak? Tak to było? Czy przetrwa małżeństwo? Dobra, czy przetrwa małżeństwo? Znaczy wie pani co, no ja mam dobre karty. No nie chodzi o to, żeby to małżeństwo przetrwało na zasadzie, będzie dychwić, kwiczeć, jakiś sprzężać się, ale dojedzie do tej Warszawy. Nie, to chodzi o to, żeby to przetrwało w dobrej formie. Ja tą dobrą formę mam. Ja może zadam pytanie, jak pani powinna postępować, żeby to naprawdę było takie zadowalające. I nie na zasadzie, czy będę, o ja nieszczęśliwa, czy będę kiedyś szczęśliwa. Nie, kobitko, bierzemy się do roboty i tutaj naprawdę próbujemy działać. Dlatego, że jeżeli my tylko czekamy, że będziemy szczęśliwi, to możemy sobie tak do skończenia świata i jeden dzień dłużej czekać. Tu trzeba coś będzie zrobić. Ja mam bardzo fajne karty i naprawdę ta dziesiątka monet jest totalnym ogarnięciem tej przestrzeni waszej małżeńskiej. Tylko zobaczymy, gdzie jest błąd. Gdzie jest błąd po prostu. Co tu się dzieje? Gdzie pani nie ten przycisk wcisnęła? Już patrzymy. Przede wszystkim mniej nerwowości i tworzenia w głowie pewnych rzeczy, dlatego że pani się namyśli, namyśli, potem się połowa nie zrealizuje, a już się pani denerwuje i już cała reszta też to odczuwa. Więcej takiej swobody w planowaniu pewnych rzeczy, to jest bardzo ważne. Oczywiście to uzdrowienie relacji musi nastąpić na poziomie dwójki osób, ale jest to zupełnie możliwe, pani ma do tego otwarte serce, tu się nie mam czego przyczepić. Natomiast techniczna rada wróżki Joanny. Jeżeli mężczyzna ma fanaberię, fajnie by było zająć go remontem. Nie, dokładnie trójka monet, jest to karta remontu. Ja bym powiedziała, że może ma za dużo czasu na to, żeby go spędzać w pracy, a nie jest zaangażowany w dom. To zaangażowanie musi być totalnie widoczne, dlatego mamy tutaj trójkę monet z czwórką buław, czyli karty mówiące zająć faceta domem. Małżeństwo wtedy w dziesiątkę monet i się polepsza. Dobrze, czyli czy będę szczęśliwa? No na pewno bardziej niż teraz, to na pewno. Dobrze, i kolejna sprawa anonimowa. Pani Kamila. Moja data urodzenia, 9 sierpień, 80 rok. Pytanie, czy zrobię karierę w muzyce jako kompozytor tekstów i muzyki? Czy S. Sebastian, nazwiska nie czytam, to mój partner życia? Dobra, to może zaczniemy od sprawy łatwiejszej, czyli czy zostanie pani geniuszem muzycznym, kompozytorsko-kompozytorskim. Już patrzę. Czy będzie pani na tym zarabiać, czy będzie pani sławna? Sporo rzeczy będzie się toczyć, natomiast problem jest jeden. Można mieć bardzo duży talent, a nie mieć umiejętności sprzedania tego talentu. Nie wiem, czy nie przydałoby się nie tam jak pisać teksty, nie jak pisać muzykę. To pani będzie doskonale wiedziała, to nie takie rzeczy się sprzedają. Powinna pani douczyć się, jak zdobyć widzów, jak zdobyć target, jak zdobyć, to nie wiem, są chyba takie kursy biznesowe jakieś, tak? Ale czasem się nie ma tej żyłki takiej, bo tylko brakuje tej umiejętności reklamy swojej osoby. Przyjdzie ktoś z gniotem, ale będzie wyglądał na takiego artystę, który jest artystą i on dostanie, jak gdyby kupią ten tekst. Przyjdzie pani z dobrym tekstem, no, może za dobry, a może zielony za bardzo, a może coś, wie pani, tutaj trzeba się będzie tego nauczyć, sprzedaży. Nie, siebie to źle zabrzmi, tego co się robi po prostu. Jest możliwość, bo jest to zgodne z przeznaczeniem, no ustawienia się tutaj jako faktycznie tekściarz chociażby. Więc owszem. No i pytamy, tylko ja to zmienię to pytanie, bo tu jest od razu pytanie pod tytułem kto pierwszy umrze praktycznie, tak? No bo to czy Sebastian to mój partner życia? No tak życia, wiecie, życie to tak się toczy, różniście, ale zobaczymy, czy to jest taki partner długoterminowy chociaż. Zobaczymy, jak wyglądają między wami energie, jak wygląda ta relacja. Ech.
No średnio. Szczerze powiedziawszy, to pani będzie miała taki moment, w którym będzie chciała to wszystko zakończyć. U niego też widać wręcz takie cięcie jednosekundowe i między wami karta rozpadu, czyli gdyby pytać, czy to jest partner na długo, nie, na jakiś moment jeszcze tak, na długo niekoniecznie, nastąpią wszelkiego rodzaju nieporozumienia i nie jest to, że ktoś zdradzi, ktoś wyjedzie, nie, to jest po prostu tak różna energia, ktoś będzie się bardziej rozwijał, ktoś mniej, że po prostu nie ma tutaj punktu wspólnego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Halo, halo, witam. No, dzień dobry. Poproszę imię, datę urodzenia i pytanie. Weronika, 27.8.93. 1993. 1993, dobrze. I to jest kto? To jest wnuczka. Dobrze. I o co pytamy o tą wnuczkę? Czy obroni pracę i czy znajdzie jakiegoś chłopaka? Dobra. Już patrzymy. Czyli na studiach już teraz jest? Tak, kończy. To zakończenie ewidentnie w kartach widać i myślę, że tutaj te dobre sprawy urzędowe przy niej pokazują, że ona ładnie to wszystko obroni. Także tutaj bądźmy dobrej myśli. No i teraz zobaczymy, co z tą miłością, bo tutaj tak lekko nie jest. Ona będzie miała nową miłość, tylko to się pokazuje przy jakiejś nowej pracy. Czyli może jeszcze przy tych szkolnych rzeczach niekoniecznie, ale dopiero przy nowej pracy dokładnie wejście... Ale będzie zmieniała, ona będzie po tych studiach zmieniała tą pracę i przy tej nowej pracy ona wygląda jako osoba, która dopiero w te relacje wejdzie. Ja spróbuję jeszcze zobaczyć tego mężczyznę. Znaczy na pewno będzie miała pełen dom i bardzo taki nawet dostatni i spokojny. Możliwe jest, że wyjedzie troszeczkę dalej, więc być może nie będzie blisko. Ale zobaczymy, czy ten mężczyzna tu się... No nie, mężczyzna nie chce się pokazać. To nie wiemy, czy brunet, czy blondyn, nieważne. Ważne, że będzie dobrym człowiekiem. No właśnie. Czy jeszcze o coś pytamy? A już chyba nie mamy pani. Dziękuję bardzo za telefon 700 788 400 i SMS-y 92 544. Moc, imię, data urodzenia. Dobrze. To było. Pani anonimowa, to przeczytam tylko imię, pani Magdalena, bez daty urodzenia. Dlaczego mąż zdradził i 9 lat to ukrywał? Znaczy ja bym odwróciła pytanie, a miał przyjść 9 lat temu i powiedzieć, ej, zaczynam cię zdradzać, pani Magdaleno, się ukrywał. No, jest nieuczciwym draniem i tyle, no. Ja rozumiem, że jest pani rozczarowana, padnięta emocjonalnie i to można zadawać takie pytania, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jest draniem. Stracił 9 lat, ukrywał. No. Ja bym się też nie przyznała, Boże, no nie wiem. Wie pani co, no nie, to są tak oczywiste karty, no to jest taki proces psychologiczny, no nie przyznajemy się do pewnych rzeczy, które uważamy za złe. Jeżeli robimy coś dobrego i możemy spojrzeć w oczy sobie i swojej rodzinie, to będziemy o tym mówić. A jeżeli uważamy to za manipulowanie czymś, a tu manipulował waszym małżeństwem, bo przysięgaliście sobie wierność, której nie dochował, no to trudno, żeby przyszedł i powiedział, wiesz, no sorry, zdradziłem. Są tacy też, nie wiem, co jest lepsze, bo czasem może lepiej nie wiedzieć, ale po prostu robiąc to, to na pewno był cały zadowolony, tak? No bądźmy szczerzy, zdradził. Ale generalnie trochę sumienia chłop ma, dlatego, że wygląda na to, że on po prostu, no to, uznał to za nieładne. O nieładnych rzeczach się o sobie nie mówi. Przedstawiamy się zawsze z najlepszej strony do kogoś. A poza tym uważam, no, że drani. No, ma pani rację, jest draniem. No. Anonimowo. Ponownie pani Anna. Dwa pytania. I tu tak. Kiedy poznam mężczyznę, z którym w końcu zaznam szczęścia? Ze świecą szukać. Czy objąć kierownicze stanowisko za kolegę? To zadamy to prostsze pytanie, czyli czy objąć kierownicze stanowisko za kolegę? Czy to jest dla pani opłacalne na dłuższą metę i czy to będzie dla pani po prostu dobre? Wie pani co?
ja myślę, że jak pani już obejmie to stanowisko za kolegę, to się okaże, że jest pani więcej kierownikiem niż on był. Naprawdę sobie pani doskonale poradzi. Ale iść z energią tego króla monet, maga, wiem, moc, siła, potęga, umiem, potrafię. Super, podoba mi się. No, oczywiście, że tak. Pani jest kierownikiem, pani nie będąc kierownikiem jest kierownikiem. No i teraz gorsza sprawa, czyli kiedy ten mężczyzna, jak to pani ładnie nazwała, z którym w końcu zaznam szczęścia. O, wy wiecie, że to z tymi związkami to tak kubka szczęścia i kubka nieszczęścia czasem jest, że to nigdy nie ma tak, że to tak, no, wiecie dlaczego się wszystkie bajki kończą, jak żyli długo i szczęśliwie, tak, na małżeństwie. No, potem jest związek, no, o. Ale to wiadomo, że nikt nie chce być sam, jesteśmy stadnymi osobami, więc wiadomo, że tak. Ciężko poznać z tym zaznam szczęścia, bo jakby poznać byle kogo, to by tu nie było problemu, ale to nie o to w życiu chodzi. Długo. Powiem tak, jak pani chce czegoś dobrego, to się pani trochę naczeka. Bo do roku czasu mogą być wszelkiego rodzaju flirty, tak to pokazały karty. Ja mam tutaj naprawdę fajne karty na znajomość, na to, żeby bywać, niekoniecznie być. Nawet przy karcie diabła zdrowa seksualność, tutaj naprawdę nie ma nic negatywnego, oprócz tego, że nie ma tego wielkiego szczęścia. Natomiast jeżeli mówimy o zaznaniu swojej kobiecości w pełni, czyli trochę się pokłócimy, ale i tak się kochamy, to ja mam tutaj tak koło 3 lat. No nie jest to szybko. Pamiętajcie, że czas w kartach to nie jest rzecz absolutna, że żyjąc szybko, intensywnie, możemy pewne rzeczy przyspieszyć, a możemy też opóźnić na nieszczęście, ale tak, mniej więcej tak to wygląda. Dobrze, i mam kogoś znowu, no i ja wam mówię, kochani, imię, data urodzenia, pytanie. Powtarzam to. Czasem mi się wydaje, że tak siedzę i to cały czas to samo mówię. Mówię, Boże, już macie mnie dosyć. Ale nie, dostaję SMS-a. Spotkam swoją dwa połówkę. Ja rozumiem te 9, ja rozumiem szybkość pisania. Energię dajcie. Dam drugą, imię, data urodzenia, pytanie. Proszę o dosłanie. Dobra. Pani Maria, urodzona w 59 roku. Kiedy znajdę swoją drugą połówkę? Dobra, i tutaj już mogę odpowiedzieć. Och, kochani, kochani, bo jak wy dzwonicie, to ja z was powyciągam. A jak ma pani na imię? Jaką ma pan datę urodzenia? A o co pytamy? Ale już z SMS-ami, no nie opanuję tych waszych paluszków. Imię, data urodzenia, pytanie, pamiętajcie. Nie ma jak wam postawić kart, naprawdę. Chociaż bardzo bym chciała. A patrzymy tutaj, pani Maria wiedziała, co napisać. Pani Maria dostaje konkretną odpowiedź. Pani Mario, kochana. No może zimą to niekoniecznie, bo zima jest od tego, żeby tam na drutach można robić. Niekoniecznie chce się człowiekowi wychodzić. Ale już w cieplejszych miesiącach, szybko, pozna pani, ja nie wiem, czy to może być przystanek autobusowy, czy to mogą być jakieś takie dworce, markety, tego typu rzeczy, mężczyznę, który sam panią zaczepi i proszę mi nie robić szeroko otwartych oczu i wypłoszu po prostu, bo bardzo często ja mówię, sam mężczyzna zaczepi, podejdzie, zaprosi na kawę, a potem dzwonią mi takie spanikowane i mówią tak, o rany, podszedł, a ja uciekłam. A ja mówię, matko, no i co ja mam z wami zrobić? Także nie wypłoszyć się proszę. I ja mam taki związek, wie pani, to może nie będzie tak od razu małżeństwo, ale przy karcie maga to te związki kochankach, to jest tak, jesteśmy parą, wyjdziemy, wyjedziemy, jest fajnie, szanujemy siebie, ale niekoniecznie musimy razem mieszkać. Także może być dosyć szybko ta... I nie życzę nikomu drugiej połówki. Jesteście najwspanialszymi, najcudowniejszymi całościami. Życzę wam takiego drugiego bąbelka całościowego, żeby nie musieć się wspierać jak wiód ślepy kulawego, żeby tu nikt mi połówką nie był. Witam serdecznie. Halo, halo. Halo, mam Witam. Na imię Anna. Tak? Urodzona 6 maja 59 i chciałam spytać o sytuację w pracy. Dobra. Już patrzymy. Czy ta sytuacja w pracy, ona się tak gniotła jeszcze przed wrześniem trochę? No tak. Dobrze, to teraz będzie na pewno jej wyrównanie, bo to już z samej daty urodzenia widać, że była pani w czasie, kiedy można było doznać zamieszania, a teraz pani z tego zamieszania będzie wychodziła, więc to już pierwsza dobra wiadomość. I zobaczymy, jak to w kartach wygląda. Dobrze. Uzdrowienie sytuacji na teraźniejszości. Do 3 miesięcy są takie okoliczności, że można przestać się denerwować. No
chyba do pracy to zazwyczaj są troszkę nerwowe, ale są na tyle dobre karty, że można mówić o wyrównaniu, o uspokojeniu, o zadowoleniu, z tym, że być może będzie Pani się tak czy siak zastanawiała nad zmianami, ale można je będzie zrobić na spokojnie, nie na szybko. Nad zmianami na gorzej, lepiej czy stabilizacja? Nie. Ja mam unormowanie i stabilizację, takie polepszenie, tylko nie wiem, czy jak już nie będzie spokojnie, to Pani tak usiądzie, tak pomyśli, co by zrobić, żeby było lepiej. W ten sposób. Aha. Tak. Dlatego, że Pani teraz też się znajduje w takim czasie, kiedy pewne nowe rzeczy, nowe propozycje mogą do Pani przyjść, także naprawdę taki etap polepszania spraw zawodowych widać. Aha, czyli się nie martwić. Się nie martwić stanowczo. Dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia. I zapraszam do telefonowania i smsowania. Dobrze, tu mam. Tu piękna połówka. Tfu. Całość wyszła obok pani Marii. A pani Marzena, urodzona 14.12.79 roku, proszę o oczyszczenie energetyczne. I oczywiście najpierw sprawdzimy, co tam się zadziewa u pani. Bardzo mocna energia, ale czasem można osłabnąć, nie mówię, że nie, ale sama karta wyskoczyła bardzo, bardzo silna. Myślokształty, podczepy, negatywne energie z dalekiej przeszłości, coś, co dopiero teraz jak gdyby zaczyna wrzeć, ale myślokształty przede wszystkim i cudze, i własne, więc też z takich rzeczy oczyszczamy. Proszę nie krzyżować rąk i nóg. Pani Marzena. Usuwam z aury Pani Marzeny wszystkie podpięte do jej ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magię, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aurę, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciało subtelne Pani Marzeny pozytywnym, jasnym światłem. I z podziękowaniami dla Wszechświata. Proszę pamiętać, że taką najbardziej bieżącą sprawą, którą można zrobić, jeżeli źle się czujemy energetycznie, to jest kąpiel w wodzie z solą. Ona te bieżące rzeczy odgania od nas. Dobrze. Pan Mariusz, urodzony 13 maja 79 roku. Co przyniesie dla mnie nowy rok w sferze miłości i w sferze zawodowej? Panie Mariuszu, z tą 13 z dnia urodzenia dużo to jest karma pracy. Trzeba sporo pracować, żeby przeforsować pewne blokady. Ale jeżeli Pan to sobie uświadomi i Pan z radością będzie pewne rzeczy robił, szybciej to pójdzie, to na pewno. I teraz sobie jeszcze policzę. 4... 9, 8, 8, 9 w pierwszym, czyli to powinien być już lepszy czas po trzech trudniejszych. Można wchodzić w nowe projekty, współpracę, podejmować wyzwania, wszystko co jest pierwsze, jakby takie pierwotne, także tak, no ale zobaczymy jak ten nowy rok będzie dla Pana pod względem zawodowo-finansowym. No, na szczęście widać ewidentnie, że skończą się wszelkiego rodzaju niedomówienia, plotki, działania za plecami, czyli będzie można uczciwie pracować i uzyskiwać uczciwą ocenę i finanse. To jest bardzo ważne, bo my czasem jesteśmy w czymś genialni, a jesteśmy niedoceniani, a ten etap się po prostu skończy. Wpada Pan w zadowalające koło fortuny, z dołu w górę. Już to wszystko idzie. Można współpracować z kobietami i to będzie naprawdę bardzo dobre i pozytywne współpracy. A jeszcze sprawdzimy tutaj Panu finanse. Takie kasa, jak to mówię, w woreczku. Nie utrzyma Pan tych pieniędzy tak bardzo mocno, ale będzie przemiał. A to, no jak jest co wydawać, to też bardzo jest fajnie. O. Widocznie są jakieś zaległości, które trzeba tutaj pozasypywać. Dokładnie tak. 700, 788, 400. Moi drodzy, mamy późną godzinę, także ja myślę, że już połowa społeczeństwa sobie smacznie śpi albo jest na imprezach, bo również tak bywa. Pozdrawiam tych wszystkich, co na imprezach się bawią. Ale jeżeli macie jakiś problem i dylemat, jeżeli nie wiecie, co Was czeka, jeżeli macie problem z partnerem, czy kocha, czy zdradza, czy lubi, czy szanuje, czy
wybrać tą pracę, czy wybrać inną pracę, czy zdam egzaminy, czy dostanę wizę, czy uda mi się przeforsować cokolwiek, tak? Jestem tutaj po to, żeby odpowiedzieć szybko i konkretnie na Wasze pytania. Tylko należy do mnie zadzwonić 700 788 400 i zatelefonować, wysłać SMS-a na numer 92 544 o treści MOC, imię, data urodzenia i pytanie. Dobrze, moi kochani, ja tutaj nie będę się chwaliła, że jestem przecudowna, przegenialna. Jak stawiam karty, widzicie, jeżeli ktoś dopiero włączył odbiornik, posłuchaj 5 minut, zobacz, czy ten styl pracy Ci odpowiada, bo jutro będzie inna moja koleżanka, może ten styl Ci bardziej odpowiada. Pojutrze będzie kolega, jakiś tarocista, jakaś inna wróżka. Być może nie ja jestem tą osobą, która ma Ci stawiać kartę, ale być może jestem. Być może pasują Ci krótkie, sensowne, treściwe odpowiedzi. Tak, jestem bardzo kwadratowo poukładana, jeżeli chodzi o udzielanie tych odpowiedzi i lubię to, dlatego że nie rozwlekam opowieści wokół, tylko po prostu masz odpowiedź. Tak, nie, kochanie, lubi, szanuję. Nie chcę, nie dba, żartuję. Dobra, patrzymy dalej. Pani Kazimiera, 30 wrzesień, 50 rok. Jaki będzie dla mnie nadchodzący rok? Dobrze, czyli tutaj taki krótki układ na każdą sferę życia w nadchodzącym 2018 roku. Właśnie po to mamy grudzień, żeby się pytać, co będzie w nadchodzącym roku. W sprawach finansowych. Początek bardzo spokojny, ale to też z takim oddechem i zrobieniem pewnego rodzaju porządków. A potem, jak pani wyrwie z kopyta z tymi finansami, jak pani tutaj po prostu pozwycięża w każdym możliwym aspekcie. Jak pani dostanie dużych możliwości, to się pani zdziwi. Naprawdę bardzo fajne karty. No i patrzymy w sprawach emocjonalnych. No, zawieszenie, ale w takiej równowadze. Powiedziałabym tak. Jeżeli mamy do wyboru dwie rzeczy, taka, która może się udać cudownie i taka, która byśmy się namęczyli, idźmy w to, co nam wychodzi. Pani wyjdzie w tym roku kasa. Sprawy emocjonalne mogą być po prostu w takim zatrzymaniu, tak, w jakiś rodzaju kompromisów, w trochę uspokojeniu, ale tutaj pani nic spektakularnego nie zrobi. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie toczyło zdrowotnie. Różnorakie stany zapalne po całym organizmie, to jest karta diabła, stan zapalny mocny, także najczęściej rwy kulszowe, ewentualnie gardło, tutaj aparat oddychania, na to mocno zwrócić uwagę, ale gwiazda na końcu, więc też nie będzie to wiecznie doskwierało. Także tak to wygląda. Moi kochani, 700 788 400, nie mam Waszych telefonów, mam nadzieję, że ktoś tam, znaczy inaczej, ja bym Wam życzyła, żebyście wszyscy spokojnie spali, ale jeżeli już nie śpicie, to możecie tutaj do mnie dzwonić i pytania zadawać. Ja z dobrą energią przedstawicieli świąt Bożego Narodzenia, dla mnie Jule, dlatego że jestem poganką, nie jestem katoliczką, ale wszelka symbolika jest ta sama, więc dlatego tak to wszystko wygląda. Damy Wam dużo pozytywnej i dobrej energii, bo jestem tutaj nie tylko po to, żeby Wam odpowiadać na pytania, ale żeby Was trochę rozweselić, trochę rozśmieszyć, trochę w środku tej nocy po prostu wywołać uśmiech na Waszych buziach. Tak, myślę, że taką mam misję. No i oczywiście SMS-y 92544, moc, imię, data urodzenia. Moi kochani, słyszę, że będziemy mieli chwileczkę przerwy i spotkamy się razem jeszcze, czy już niekoniecznie? A jeszcze razem jesteśmy, także już nigdzie nie każę Wam przeskakiwać, także jeszcze jesteśmy na obu antenach, więc bardzo fajnie. Pamiętajcie, że podczas przerwy cały czas mogą dochodzić do mnie te SMS-y, te SMS-y ekspresowe, dziękuję bardzo Pani wydawco, bo po prostu się zacięło. One dochodzą cały czas, więc ten numer na dole ekranu 92 544, czyli numer pod bałwankami, to jest ten numer ekspresowy i możecie tutaj, pamiętajcie kochani, imię, data urodzenia, pytanie, imię, data urodzenia, bo już mi się tutaj parę trafiło takich bez imienia i daty urodzenia. No a oczywiście na Wasze telefony będę czekała po przerwie, możecie sobie zanotować telefon 700 788 400, ewentualnie, już się pożegnamy, dobra.
Witajcie moi kochani po króciutkiej przerwie. Mam nadzieję, że już kawa, może o tej porze nie kawa. Mam nadzieję, że już herbatka zrobiona i dalej możecie sobie ze mną posiedzieć, posłuchać, pooglądać, ale również potelefonować. Wszystko macie na dole ekranu, ale będę przypominała moc 92544, imię, data urodzenia to SMS do mnie. Natomiast 700 788 400 to numer telefonu do mnie. Po boku macie okienko z dyżurującymi ekspertami. Pani Maja Pracoń, faktycznie, mówią, że nazwisko świadczy o człowieku. Co ja zerkam na nasze programy, pani Maja Pracoń jest zalogowana. Pani Maja Pracoń posługuje się różnego rodzaju kartami, odpowiada na wasze pytania, konkretny do niej numer. Możecie tutaj dzwonić i naprawdę to nie jest tak, że tylko ja odpowiadam na te pytania i robię to profesjonalnie, bo jestem w telewizji. To są osoby, które często tutaj bywają, ale również poza wizją stawiają karty, nawet jeżeli ich tutaj nie widzicie, tak jak naszej koleżanki Mai właśnie. Także pamiętajcie, że to nie jest tak, że oddajemy was w obce ręce. Nie, to są znane ręce, także to jest fajne. Dobrze. I dalej. Pani Ela. Data urodzenia to chyba T9 też zaszalał, ale pytanie jest, jaki będzie mój związek? Coś jest nie tak. No dobra, zobaczymy, co tam się dzieje u pani w tym związku, gdzie coś jest nieco nie tak. Jaki będzie ten związek? Już to się unormuje. Jedyną rzeczą, na którą trzeba będzie zwrócić uwagę, to jest to, żeby przez ten moment, kiedy coś jest nie tak, a są to drobne rzeczy, to są takie nieporozumienia na poziomie, bo mi się trochę nie chce, bo chyba jest jakiś moment, kiedy było fajnie, były emocje, nagle te emocje opadły i co z tym wszystkim zrobić, ale to nie jest nielubienie siebie, nienawiść czy chęć zdołowania wzajemnego, dlatego może to się naprawić, tylko ważne, żeby zacząć teraz umacniać więzi. Więcej robić razem, więcej razem bywać, dlatego że jeżeli pani to zostawi samemu sobie, znaczy relacje, może się pojawić niestety kobieta inna, a tu już wtedy co zbierać, no nie bardzo jest co. Natomiast jeszcze teraz ta zima, do zimy przyszłego roku wręcz, ten rok, te półtora roku czasu jest na rozmowy, bycie i nie tłuczenie tego, co jest źle w związku, bo tego nikt nie wytrzyma, bądźmy szczerzy. Też jakby było źle, nie chciałabym słuchać, że jest źle, tylko chciałabym sobie tak usiąść i poczekać, aż ktoś wymyśli, żeby było lepiej. Czyli wspólny wyjazd, wspólne zorganizowanie czegoś, ruch, ten intelekt, który powinien zacząć działać, to jest wszystko do odratowania, ale nie poprzez rozdzielanie włosa na 1000 części, bo tutaj można naprawdę nie mieć potem już chęci na rozmowę w ogóle. Także trzymam mocno kciuki. Czas na zreperowanie ewidentnie jest. Dobrze. I patrzymy dalej. Anonimowo. Pani Katarzyna, nie czytam daty urodzenia. Czy szczęśliwie urodzę zdrowe dziecko i czy poradzę sobie w pierwszych miesiącach macierzyństwa? Znaczy pani Katarzyno, nie wyobrażam sobie, że rodzi pani dzieciaczka i nagle co, staje i płacze, bo nic sobie nie poradzi, że pani weźmie, przewinie, weźmie, nakarmi, weźmie, utula, przytuli do piersi, przytuli do serducha i co sobie pani rady nie da? Każdy sobie daje. No oczywiście, że są różnego rodzaju depresje poporodowe, tak, no ale to już jest stan umysłu, emocji, hormonów, to jest zupełnie co innego, ale tak to no co, no to tak jakby wziąć kotka i potem sobie pomyśleć, no i co ja z nim zrobię? Nie, jest dziecko, to sobie pani poradzi, oksytocyna będzie działała, tam dobrze będzie, ale zobaczymy to oczywiście w kartach, tylko za moment. Mamy telefon, halo, słucham. Dobry wieczór pani Joanno. Witam serdecznie. Chciałam się spytać o horoskop, o to, jakim będziesz było w roku 18, jeśli chodzi o zdrowie i przede wszystkim pieniążki, a także jeśli pani by mogła położyć jakiś układ, planuję przeprowadzkę do innego miasta, czy to się uda, jak się uda, czyli te dwie rzeczy. Dobrze, to ja jeszcze tylko imię i datę urodzenia. Aha, przepraszam, Michał, 209-09-84. Dobra, ja już zobaczę sobie. W ogóle to finansowo powinno naprawdę bardzo ładnie zacząć wszystko funkcjonować. Jest pan w takim roku, kiedy będą zwroty akcji w postaci zwiększenia, pomnożenia, dodania i możliwości. Także myślę, że to tak, ale zobaczymy jak to w kartach. A pan się będzie przeprowadzał za pracą do tego miasta nowego?
Tak, ogólnie praca i jej po prostu taka zmiana życiowa, o. Bardzo dobry pomysł, bo nawet przy tej pracy to potem będą większe możliwości. Oczywiście trzeba, będzie pan startował z małych pieniędzy, potem na większe. Będzie to wymagało nauki, skończenia też jakichś papierów być może, dołożenia czegoś, ale to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że w ogóle prędzej widać tą zmianę niż co z pieniędzmi. Także w ogóle jechać i robić, bo jeżeli chodzi o rzeczy emocjonalne, to one też się tam poukładają. A potem dobra, i finansowe. Okej, a jeśli chodzi o jakieś tam inwestycje, takie rzeczy, to jakby pani mogła zobaczyć? Zaraz zobaczę. Właśnie zdrowie patrzę, bo tak pan najpierw pytał, zaraz zobaczymy te inwestycje, próbuję po kolei. Zdrowotnie, dlaczego mi się pana brzuch nie podoba i jelita? Nerwy, czy coś boli? Dlaczego? Raz, że nadwaga, tak średnio, nie chcę o tym mówić na wizji, ale... No rozumiem, dobra, okej, ale to zwrócić na to uwagę, okej? Nie musi pan mówić, zwrócić na to uwagę i jeszcze nadwaga nadwagą. Ja mam bardziej pokazane emocje, które jeżeli się uspokoją, to pan też jakby zejdzie z siebie, także to będzie, będzie zupełnie w porządku. I te inwestycje sprawdzamy jeszcze, prawda? I teraz tak, do 2 lat... 1,5 roku do 2 lat można szaleć i inwestować. Potem należy się wstrzymać, dlatego że pewne stare rzeczy będą musiały przynieść zyski. Dobra, okej. I już pan wie, o co chodzi, nie? Dobra, już nie mamy pana, ale to tak, czasem nie można tak wszystkiego faktycznie powiedzieć na wizji, ale wy wiecie i to jest najfajniejsze. Dobra, to sprawdzamy to macierzyństwo pani Katarzyny, jak dobrze pamiętam. Oczywiście, że tak, pani Katarzyna. Tak. No już pani przytuli, to już pani świata nie będzie widziała. Dobrze. Ale pani bardzo szczęśliwie urodzi nie jedno. Tak to powiem. Dlatego, że ja mam tutaj co najmniej 2 dzieci pokazane. Czy sobie pani poradzi? Pani sobie doskonale poradzi, tylko problem może być w pani jeden. Że pani ma naprawdę wrażenie, że pani nie jest doskonała. Znaczy, i to jest prawda, ale nikt nie jest. A jeżeli sobie uświadomimy, że mamy prawo do tego, żeby nie być doskonałymi, no tutaj rodzicami w tym przypadku, od razu życie staje się lżejsze. Pani Kasiu, poradzi sobie pani doskonale, tylko niech pani nie dąży do perfekcji, ale pani nigdy nie będzie perfekcyjną matką, bo najlepiej pani wychowa, a potem się okaże, że i tak ta córka, nie wiem, zacznie, o już się wydałam, co będzie, ale w każdym razie, że i tak zacznie coś tam coś, tak? Nie będzie perfekcyjnie, ale będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Dobra. Anonimowo pani Dominika. Czy mój były partner się zmieni tak jak obiecuje? Czy można mu zaufać i do niego wrócić? Ja tu nie czytam pani daty urodzenia, którą mam i dziękuję bardzo. Łatwiej mi wejść w energetykę stanowczo. Już patrzę. Były partner. A on bardzo chce się zmienić. Ja mu nie mogę odmówić tego naprawdę. On bardzo chce się zmienić. On się nawet zmieni. Tylko ja powiem szczerze tak, jeżeli, nie wiem, wychowujemy dziecko i je czegoś uczymy, to nie uczymy je, czy będziesz już grzeczny, tak mamusiu będę. Ja Barot to samo, nie tędy droga. Pani powinna wymagać, pani powinna zrobić sobie listę. Nie wiem, co on mógł zrobić, tam nie dawał pieniędzy na jedzenie, tak? Jeżeli nie dasz pieniędzy na jedzenie, tydzień czasu będzie pusta lodówka, podpisz. Jeżeli on to podpisze, to ja się śmieję z tym podpisem, ale jeżeli będą konkrety, coś za coś, to on naprawdę z tym jego chęcią do tego, żeby było dobrze, to on się naprawdę zmieni. Nie wiem, nie będziesz grał tylko w gry komputerowe, ale będziesz przybijał gwoździa, żebym powiesiła półkę. Jeżeli on to powie, to ma to robić, a nie na zasadzie raz przepuszczę, drugi raz przepuszczę, bo ja mam wrażenie, że pani sobie go nie wychowała. Po prostu. Ja wiecie, że nie jestem zwolenniczką powrotów, ale tutaj jest potencjał do tego, żeby było lepiej. Także tak. Tu musi być konkret. Tu musi być po prostu konkret. Dobrze. Pani Małgorzata, czy coś dobrego przyniesie nowy rok? Pani Małgosiu, gdyby pytać o tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku, rok, lat 5, lat 10, czy przyniesie coś dobrego, to w każdym z tych czasookresów, nawet o dzień, gdyby pytać, przyniesie i dobre i złe rzeczy. Nawet dzień. Kupię sobie fajną szminkę, zgubię lustereczko.
Tak, mamy i dobre, i złe rzeczy. Zadamy pytanie inaczej. Co przyniesie ten 2018 rok? W ten sposób. Dobra, sprawy zawodowe. No i tutaj bardzo dobrze. Piękne współprace, lepsze stanowiska, większe możliwości, stworzenie czegoś, co po sobie zostanie. Wielkie możliwości. Bardzo fajnie to wygląda. Sprawy emocjonalne. O tyle dobrze wygląda, że jak coś nie będzie stykało, to pani to zostawi, zakopie i pójdzie w nowe. Dobrze pani oceni sytuację. Zdrowotnie. Znowu mamy stany zapalne krążące po organizmie, ale przy gwieździe nie będą to rzeczy długoterminowe. Także zawodowo na pewno bardzo dużo polepszenia. Anonimowo pani Kamila i pan K. Czy w naszym wspólnym życiu wszystko dobrze się ułoży? Czy a tu w ogóle nie ma konkretu pytania, bo jest coś takiego. Jego brat, który się powiesił. Tu mam imię. Ja rozumiem, że pani to chciała jakoś związać. Ja nie widzę powiązania, więc nie zadam pytania, ale pytanie padło. Czy w naszym wspólnym życiu wszystko się dobrze ułoży? Wszystko? Nie ma takich związków. Ale czy będzie to dobrze funkcjonowało? Tak zadamy pytanie. Dobrze, już patrzymy. Pani Kamila i pan K. Pani Kamila i panka. Ale oczywiście, że tu jest więcej dobrego niż złego. Mamy, nawet jeżeli będą złe sytuacje, mamy umiejętność normowania tychże. Jest to związek z przeznaczenia. Wiadomo, że czasem jest tak, że raz na górze, raz na dole, ale do przodu. Spełnienie w kobiecości, w macierzyństwie, w byciu kobietą przy tym mężczyźnie. Dobre osądzanie spraw. Mądrość pewnego rodzaju w tej relacji. Więc tak naprawdę ja mam tu dobrą relację. Czy wszystko się ułoży? A, może nie dostaniecie jakiegoś kredytu, da inny bank. Ach, może będzie trudność zajście w ciążę, jakiś lekarz da sobie z tym radę. Ale to nie znaczy, że się nie ułoży. Tu są naprawdę fajne karty. Dobra. I kolejna sprawa. Pani Mariola. Urodzona 20.06.72 roku. Co będzie dalej z moją pracą? Czy powinnam szybko ją zmienić? Co z moim zdrowiem? Pozdrawiam serdecznie. Dobrze. Czy powinna pani zmienić pracę? Czy pani Mariola powinna zmienić pracę? O, wie pani co, inaczej. Powinna pani szybciutko zmieniać tą pracę, bo jak pani nie zmieni pracy, to praca zmieni panią. I może być tutaj naprawdę problem. Karta śmierci od razu na wyjściu, czyli tak naprawdę mamy już transformację i fajnie by było odejść z tarczą, a nie na tarczy. Nie robi, tam będzie wiele zamieszania, pani powinna już szukać pracy. Co dalej powiem za moment, bo mamy telefon. Halo, słucham. Dobry wieczór. Pani Anno, z tej strony mówi Krystyna. Mhm. Ja się urodziłam 20 stycznia 1957 roku. Mhm. I chciałam panią zapytać, jaki będę miała przyszły rok 18 pod względem finansów. Może by pani też sprawdziła na moje zdrówko, na co trzeba tam zwrócić szczególną uwagę. I, no nie wiem, czy nie mam pecha do tych pieniędzy, bo trochę popadłam w takie kłopoty finansowe. O oczyszczenie. Mogłaby mnie pani oczyścić, bo jest... Zrobimy to wszystko. Tylko ja powiem dobrze. Tak, to nie jest pech, jeżeli chodzi o finanse, tylko to się tak nawarstwiło, że panią przygniotło. I jeszcze ten przyszły rok nie będzie rewelacyjny. Do 2 lat pani z większością spraw się upora. Ale to jest takie, to się zapętliło po prostu. Rozumiem, ale czy jakoś mogę sobie pomóc w tej sprawie, żeby jakieś większe pieniążki z tego były, żeby to tak, ja nie żyła w takim stresie. A co pani robi? Wie pani, ja wyjeżdżam do Niemiec jako opiekunka. Mhm. Ale bardzo dużo pieniążków przeznaczyłam na mojego syna, na moją rodzinę. No i się tak trochę zapętliłam w tym wszystkim. No i widzi pani, jaki jest problem. Nie jest problem w pechu, tylko w tym, że najpierw dbamy o siebie. To jest jak w samolocie. Najpierw sobie podajemy tlen, dopiero ratujemy innych. Bo jak my się zakopiemy, to już jest koniec. Dlatego ja nie miałam odpowiedzi, dlatego pytałam, co się dzieje. Tak? No bo w sumie co zrobić? No to tylko bardziej pracować. Nie, mniej dać.
Mniej dać, pani Krystyno. Ja wszystko rozumiem, ale proszę uważać. Ja zaraz dokończę to wszystko, ale moi kochani, za momencik żegnamy już widzów TVN, także jeżeli chcecie wysłuchać dalej odpowiedzi, na TVN7 przeskakujemy i czekam na was na tamtym kanale. A wróć! Wróć, żegnamy TVN7, a przeskakujemy na TVN. Przeskakujcie w dobrą stronę, moi kochani. Witam, moi kochani, po króciusieńkiej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy przeskoczyli w dobrą stronę. Właściwie to są dwa przyciski, wiecie, dwa kanały, także traficie. Jak ktoś chce wysłuchać swojej odpowiedzi, trafi, spokojnie. Ja tutaj jeszcze chciałam dokończyć pani Krystynie a propos zdrowia, bo jeszcze o to pani tutaj pytała. Troszeczkę zwrócić uwagę na sprawy kobiece tarczyce, bo mi tutaj dwa czakramy wyszły, właśnie drugi i piąty, co łączy te hormony ze sprawami kobiecymi, a przy królu mieczy czasem jest karta chirurga, więc no nie fajnie by było się zatrzymać. I co mam zrobić, żebym miała lepiej? Dałam wszystko wszystkim, a nie mam. Pani Krystyno, nie dajemy wszystko wszystkim. Najpierw tlen podajemy sobie, a potem całej reszcie. No, ach, kobitki, kobitki. Dobrze. Także tutaj tak, uciekać z pracy, taka była moja odpowiedź, bo jeszcze na pewno było coś w tym SMS-ie, zaraz odkoduję. A, i co z moim zdrowiem? Tu pani Mariola. Dobra. Czyli ta praca naprawdę, jak pani tej pracy nie zmieni, to praca zmienia panią. Dużo zamieszania, dużo układów, układzików, nerwów, stresu. Na powolutku sobie znajdować coś pozytywnego. Bo i tak, no, jak łupnie, to łupnie, żeby nie powiedzieć gorzej. Ale dokładnie tak przy tych kartach wygląda. No i zobaczymy pani zdrowie. Ja tu tasuję karty, ale skoro jesteśmy już tylko na jednym kanale, przypominam, bo być może ktoś, nie wiem, doszedł nagle, iż jest to program interaktywny na żywo. Ja naprawdę tutaj dojechałam z Łodzi i siedzę w Warszawie o godzinie za 10, czwarta. To nie jest tak, że to jest nadawane po prostu nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Tak, jestem tutaj, możesz porozmawiać ze mną na żywo, 700 788 400. I nie przejmuj się, jeżeli odbierze mężczyzna, bo to jest pan wydawca. Nie wystraszcie się, nie odrzucajcie tych połączeń. Będzie przekierowane do mnie, także spokojnie. Dobra, zdrowie pani Marioli. Tu dobrze, niedobrze. Tak naprawdę wszelkie energetyki tutaj czakralne wyglądają bardzo fajnie. Jedynie czego mogłabym się doczepić, osłabienie przy kręgosłupie szyjnym, a z drugiej strony też pewnego rodzaju bakterie, wirusy, nie wiem, coś małego, niewidocznego na poziomie oddychania. Także tutaj, no ale to nie jest żadna tragedia, trzymam kciuki, będzie można tę pracę na spokojnie zmieniać. Dobrze, kolejny SMS, pani Jadwiga, urodzona 18.11.81 roku. Moje zdrowie, sprawy sercowe, obecny związek, zdrowie syna. Syn jest małolatem jeszcze, ale mama pyta, mama ma prawo. Dobra, zaczniemy może od zdrowia syna. A wy skubani jesteście, macie 160 znaków, to całe życie obejmiecie. A wy wiecie, że ja i tak szybciutko stawiam karty, więc się staram odpowiedzieć na wszystko. Jeżeli chodzi o zdrowie syna, on ma teraz 16 lat. Nie wiem, czemu mam pokazane serduszko. Tu bym zwróciła uwagę, to może nie jest jakaś tragedia, ale... Natomiast emocjonalność mu siada. Przy głowie karta, to mi się nie podoba, to nie tak, nie wiem, albo jest za ambitny, albo za leniwy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jego emocjonalność, na dobry rozwój w tym punkcie, bo cała reszta to się ogarnie, natomiast emocjonalność się kształtuje teraz. I tutaj trzeba zwrócić uwagę. No i patrzymy na pani zdrowie. Pani Jadwiga. Zdrowie pani Jadwigi. No,
kręgosłup troszeczkę dojdzie do równowagi, wzmocnienie w sprawach kobiecych, w miarę dobry splot słoneczny. Serduszko nie bardzo, ale tu się nerwy odkładają i myślenie zbytnie, a reszta w porządku. No, także ładnie. I jeszcze sprawy sercowe, obecny związek. No, ja rozumiem, że pani tu skrótowo pomyślała, ale ja pytanie muszę zadać. Dobrze, zróbmy tak, jak potoczy się pani obecna relacja? Jak potoczy się pani obecna relacja? Pani Jadwiga. Taki jest dobry układ na to, jak potoczy się. Jak tutaj pan realizator pokaże, to zobaczycie sobie. Jest to układ na zasadzie było, jest, będzie. Mamy na przeszłości stabilizację. Mogą być teraz drobne przełomy na zasadzie trzeba może wybrać wspólną drogę, może jakieś wspólne pieniądze, może jakieś wspólne działania i potem ten związek wzrasta. Czyli te sprawy sercowe na zasadzie postawię sobie jakiś cel i ten cel osiągniemy, no bo tu mówimy o związku, są zupełnie realne. Także myślę, że zła przyszłość panią nie czeka. Dobrze, kolejna sprawa, pani Urszula. Jakie zmiany czekają mnie w 2018 roku w uczuciach i pracy? Proszę o oczyszczenie. Dobrze, najpierw zobaczymy sobie tutaj sprawy zawodowe. Zmiany to średnie, dlatego że czwórka monet jest taką stabilizacją, stagnacją, więc to nie są zmiany, ale może być nowa nerwowość i bardzo dużo tej nerwowości. Jakieś, no, takie, znowu mamy tą królową buław, która, gdyby to były karty Lenormand, to by była żmijka. I dokładnie takie właśnie plotki i pomówienia. No, takie zmiany, niezmiany. No, trochę negatywów tu faktycznie widać. Na poziomie finansowym niekoniecznie coś się dzieje. Na poziomie emocjonalnym z kolei ruch do przodu, możliwości, partnerstwo, zwycięstwo, przyjaźnie, energie zupełnie pozytywne, także bardzo dobrze to wygląda. No i zobaczymy, co się do pani podczepiło i gdzie tu może być potrzebne oczyszczenie. Już patrzymy, pani Urszula. Ja bym powiedziała raczej, że tak. Nie chodzi tutaj, że coś jest podczepione, tylko był ubytek energii, teraz będzie oddech i widać tą nową drogę. Ja wyślę pani błogosławieństwo żywiołów, które jak gdyby oczyszcza, wzmacnia, bo to wzmocnienie jest bardziej potrzebne. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, ten co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Urszulę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. I kolejne sprawy. Czy moja córka Justyna rozwinie w najbliższym czasie swoją karierę taneczną? Czyli tak jak wcześniej, ten najbliższy czas, powiedzmy do pół roku, dobrze? Ok. Czyli czy córka Justyna rozwinie w najbliższym czasie karierę taneczną? Znaczy koło pół roku czasu mniej więcej mam jeden taki myczek, który będzie takim, nie wiem, czy jakimś kontraktem fajnym, czy jakimś występem fajnym, zwycięstwem w czymś, bo to tak może być, zwycięstwem, może jakiś konkurs, o tak, bardziej to tak wygląda. Natomiast po tym, dopiero po półtora roku trafia pod takie skrzydła, gdzie można mówić o rozwoju kariery. Czyli najbliższy czas daje zwycięstwo. Ja bym tu stawiała może nie na przepchanie się w karierze, tylko w zwyciężeniu w czymś, a czasem jakichś konkursów trochę może jest. Wy w tym siedzicie, wy się znacie. Dobrze. Anonimowo pani Ewa. Wzmocnienie bardzo proszę. Już patrzymy, co się dzieje energetycznie. Ja bardzo się cieszę, że prosicie o te wzmocnienia, dlatego że idzie do nowiu, tak? Czyli oczyszczanie wszelkiego rodzaju jest po prostu rewelacyjne. No nów w sumie mamy w poniedziałek. Teraz jest już niedziela. Dzień przed nowiem, nów i dzień po nowiu, to już jest typowo nów, czyli najlepszy czas na oczyszczenie, więc super, że mam akurat w tym czasie program.
A, wampir energetyczny, stąd może i osłabienie. To odetniemy i wzmocnimy. Pani Ewa. Usuwam z aury pani Ewy wszystkie podpięte do jej ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snójki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aurę, ciało fizyczne, ciało energetyczne, ciało subtelne, ciało astralne pozytywnym, jasnym światłem. Z podziękowaniami dla wszechświata. I anonimowo pani Agata, tutaj data urodzenia jest, bardzo dziękuję. Też prośba o oczyszczenie. Samo oczyszczenie można by było robić, tylko ja zawsze mówię, że wystawiać działa armatnie na komara nie warto, więc zawsze podglądam, jakiego rodzaju, jaki kaliber jest tych zabrudzeń. Dzisiaj jakiejś tragedii tutaj u was nie było, także fajnie. O, ale pani jest gwiazdeczka, jak super, super karta. Wie pani co, ja nie mam tutaj nic, co mogłabym ściągnąć wahadłem, więc dla pani oczyszczenie i błogosławieństwo żywiołów to będzie znacznie szersze spektrum działania, nie trzeba tego kierunkować. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami, oczyśćcie i wzmocnijcie Agatę swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Kolejna sprawa. Pan Adam, urodzony w maju, i pan Mariusz. Czy będziemy razem? No dobrze, czyli tutaj zrobimy sobie krótką odpowiedź tak czy nie. Czy będziecie razem? Już patrzymy. Czy będziecie razem? Za chwilę wam odpowiem, bo mamy telefon. Halo, słucham. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Adrian, 26 maj, 92 rocznik. Chciałbym się dowiedzieć, jak będzie wyglądał przyszły rok. Dobrze, czyli ten taki ogólny układ, tak? Tak. Do września jest pan w bardzo trudnym czasie, kiedy wiele rzeczy może się zakończyć i jeżeli cokolwiek nie jest panu na rękę, nie podobają się panu ludzie, osoby, praca, nie trzymać się takich rzeczy kurczowo, bo można tylko narobić sobie krzywdy, to przede wszystkim, ale już patrzymy, jak będzie to wyglądało w kartach. W sprawach zawodowych bardzo dużo przedsiębiorczości, wiele możliwości do działania i w sumie wszelkiego rodzaju radosne skutki tych działań. Same finanse jeszcze tutaj nie ulegają zmianie, nie mam więcej, mniej. Mam potencjał i energię do takiego działania, by przyniosło to radochę, czyli zadowolenie. W sprawach emocjonalnych, no niestety, tu w sprawach emocjonalnych porządki będą wymagane, trzeba naprawdę poodsuwać od siebie ludzi, którzy nie są korzystni i pewnie nie będą, wejść w tą własną równowagę, co jest dobre dla mnie, a nie czego bym chciał, czy czego inni ode mnie oczekują, tylko co jest dla mnie dobre. Tu trzeba naprawdę rozsądzić te sprawy i nie tkwić w negatywach, no tak to wygląda. A zdrowotnie, kręgosłup bardzo mocno i trochę mogą jakieś dolegliwości rodzinne się tu pojawić, czyli na zasadzie, nie wiem, tata miał żylaki, to ja też, tak? To na to trzeba zwrócić uwagę, a tak to nie najgorzej. Dobrze. I tutaj pan Adam i pan Mariusz. Czy będziemy razem? Odpowiedź tak czy nie. Kochani, moc, imię, data urodzenia 92544 to ten numer bezpośrednio do mnie. 700-788-400 to ten telefon bezpośrednio do mnie. I teraz tak, z tym razem to jest zagłostka, bo tak.
Flirt widać, ale związku nie. Więc to jest takie razem, ale na poziomie flirtu, a nie relacji długoterminowo-związkowej. No, na krótko razem. Sympatycznie nawet bym powiedziała. Nawet z taką radochą, ale nic bardzo poważnego. Dobrze. Pani Jadwiga, tylko patrzę, czy to jest ta sama, czy inna, bo tu już mi się wydaje, że miałam panią, ale nie, to jest pani inna. Proszę o oczyszczenie energetyczne. Pani Jadwiga urodzona 18.04.53 roku. Dobrze, to już patrzymy, co tam się dzieje energetycznie i z czego tutaj panią oczyścić. A wy to gwiazdy jesteście. Wie pani co, faktycznie, gdyby nie ten wąpierz energetyczny, który się do pani przyczepił, też nigdy nie wiadomo kiedy, ale jest siódemka mieczy, typowy wampir energetyczny, troszkę to ciuciuk, to jest pani gwiazdeczka po prostu i naprawdę cudna osóbka. Czasem takie cudne osóbki dają się wykorzystać i to jest problem. Także nie krzyżujemy rąk i nóg. Usuwam z aury pani Jadwigi wszystkie podpięte do jej ciała fizycznego, ciała energetycznego, ciał subtelnych, ciał astralnych, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrości, snujki, mury, podczepy, blokady, złe energie rodowe, negatywne egregory. I ładuję aurę, ciało fizyczne, ciało astralne, ciało energetyczne, ciała subtelne pani Jadwigi pozytywnym, jasnym światłem. Moi kochani, widzę, że teraz mamy Iwonę Turlej. Też osóbka, która często siedzi, często ja zaglądam tutaj do nas z podziękowaniem dla wszechświata. Co prawda nie loguję się, bo to jest tak, że gdybym na przykład... Bardzo się cieszę, że jestem tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie tutaj u nas w programach, czy to w sobotę, czy to w niedzielę, dlatego że gdybym miała siedzieć w nocy na telefonach, no jednak nie byłabym tak efektywna. Raz w tygodniu mogę nie spać. Mam ustawiony plan, mogę świetnie tutaj z Wami rozmawiać, ale tutaj z boku czekają na Wasze telefony. Pani Żaneta i pan Krzysztof. Czy to dobra para? Czy to dobra para? To jest dosyć proste pytanie. Już patrzymy. Tak, to jest dobra para. Kochająca się, harmonijna, z przyjaźnią. Fochy to ma każdy, ale tak, to są bardzo dobre karty. Tak, to jest dobra para. Czy Darek mnie kocha, czy myśli o poważnym związku ze mną i czy zdradził kiedykolwiek, czy moja rodzina i dom jest wolna od złej energii? Tutaj pewnie wszystkiego nie zdążymy, ale tak, pan Darek kocha, aczkolwiek o poważnym związku nie myśli, zdrady przy nim nie mam. Energetyka domu i rodziny nie jest zła, jest jedynie wyczerpana. Należałoby tam chociażby cynamonem włożyć dobrą energię. Dobrze, moi kochani, ja już słyszę, że zbliżamy się nieugięcie ku końcowi. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście tutaj w środku nocy ze mną, że mogłam odpowiadać na Wasze pytania i dylematy. Mam nadzieję, że udało się zrobić bardzo dużo dobrej roboty, takiej, która Wam pozwoli spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i wziąć w swoje ręce i pójść do przodu. Jutro mamy dzień odpoczynku, chociaż ja myślę, że przed świętami to nikt nie ma, tym bardziej, że tak zwana ze starowojennych czasów brudna niedziela, więc wszystkie sklepy mają być pootwierane, tak jeszcze można, także fajnie. I co? Naprawdę, moi kochani, wszystkiego najlepszego, nie widzimy się już do świąt, na nadchodzące święta, nowy rok, buziaczki dla Was, ściskam Was mocno, całuję, bądźcie pełni pozytywnej energii i wysokich wibracji. Mam nadzieję, że zobaczymy się już po nowym roku. Także moi kochani, buziaki, fajnego dnia, rodzinnych świąt. Do zobaczenia. Pa, pa.